Proszę Państwa, jesteśmy zaszczyceni, że zechciał pan profesor Hieronim Grala nas zaszczycić obecnością. Zapraszam, panie profesorze, oczywiście zapraszam, panie profesorze, do prezydium. Zapraszam. Pan profesor na podobny temat wygłaszał wykład inauguracyjny na Uniwersytecie Warszawskim w tym roku, więc jesteśmy szczególnie zaszczyceni, że zechciał pan profesor wziąć udział. Chciałem również zaprosić Witka Jurasza, który i w Onecie, i nie tylko w Onecie na temat naszego wschodniego sąsiedztwa pisze dużo i dobrze. No i ja się... Dużo i dobrze. Jest wielu ludzi, którzy piszą dużo, a nie dobrze, a jest, jakbyś mógł bliżej pana profesora, bo nas tu będzie czterech i no ja będę się starał zastąpić naszych kolegów polityków jako dyskutant, a o poprowadzenie debaty chciałem prosić pana ministra Janusza Onyszkiewicza, jednocześnie dziękując państwu za obecność i za zainteresowanie tym tematem, a tytułem może nie anegdoty, raczej smutnej refleksji. Bardzo niedawno w jednym z portali internetowych, konkurencyjnym niestety dla Onetu, czy na szczęście, napisałem w tekście na zupełnie inny temat, napisałem jedno zdanie. Mianowicie, że uznawanie, iż pomiędzy Królewcem a Władywostokiem rozciąga się pustynia i niemyślenie w ogóle o przyszłości relacji z tą pustynią jest błędem. No zostałem za to zrugany jako zdrajca, który nareszcie się ujawnił swoją prorosyjskość. Więc to jest oczywiste, ale w każdym razie nasza debata może być też tak odczytana, że to po prostu agentura rosyjska się tu zeszła właśnie i rozmawia. Ale w takim razie pana ministra poproszę o patronat nad tą agenturą. Dziękuję bardzo. Dopisuję się do tej agentury jako jawny współpracownik i chciałbym po prostu rozpocząć naszą dyskusję od takiego przypomnienia, bo pytanie w ogóle, co dalej z Rosją, to pytanie, które jest oczywiście dzisiaj szczególnie atrakcyjne, bo no, tutaj pan ambasador, nasz prezes miał rację, że ta cała przestrzeń między Kaliningradem czy Królewcem, jak to się powinno mówić, i Władywostokiem nie jest pustynią. Rosjan nie uda się, że tak powiem, przenieść na jakąś samotną wyspę w środkowym Pacyfiku, bo takiej wyspy nie ma. W związku z tym pozostaną tu, gdzie mniej więcej są. Pytanie jest tylko w jakim kształcie. I to pytanie nie jest całkiem nowe, bo podobne pytanie padało w ogóle w czasie II wojny światowej. Pytanie o to, co zrobić z Niemcami. Wszyscy wtedy mieli świadomość tego, czym są hitlerowskie Niemcy. Mieli świadomość tego, że Niemcy, może jeszcze nie hitlerowskie, ale jednak Niemcy wywołały pierwszą wojnę światową i w związku z tym pytanie, co dalej z Niemcami, było w sytuacji, kiedy wydawało się, że zwycięstwo jest już bliskie, niesłychanie aktualne. No i na to padały różne odpowiedzi. Jedną odpowiedź dał wybitny amerykański polityk, ekonomista Morgenthau, i jego koncepcja była taka, żeby po prostu Niemcy całkowicie, tak powiem, podzielić na kawałki, okroić, pozbawić jakiejkolwiek siły wojskowej, pozbawić jakiegokolwiek znaczenia międzynarodowego i z kraju przemysłowego przemienić na kraj właściwie rolniczy. Taka była jego koncepcja. No, myślę, że jednak, ja przynajmniej uważam, na szczęście ona nie została zrealizowana, ale ta koncepcja się pojawia teraz. Pojawia się, jeśli chodzi o Rosję, bo stosunkowo niedawno temu miałem okazję czytać taki esej zatytułowany w ogóle tak jakoś groźnie, w ogóle, że nie może być już nic po staremu, esej podpisany przez kilkadziesiąt osób, w tym bardzo znaczących osób, między innymi podpisał ten esej
Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Klimkin, podpisał znany bardzo historyk Hrycyn, podpisał nam nasz dobry znajomy Deszczyca i w tym właśnie eseju jest taki projekt, żeby po prostu Rosję całkowicie też na wzór Niemiec, ten morgenthauowski wzór Niemiec, powiem, przekształcić, rozbijając ją na kawałki, wydzielając z niej cały szereg rozmaitych innych państw, pozbawiając Rosję statusu członka Stałego Rady Bezpieczeństwa, pozbawiając ją właściwie wszystkich sił zbrojnych, pozbawiając ją przemysłu obronnego i tak dalej, i tak dalej. No więc jest raczej mała szansa, żeby to się udało, bo z Niemcami szansa była, na szczęście, jak już mówiłem, niezrealizowana, ale Niemcy zostały w sposób, że tak powiem, dramatyczny i całkowicie pokonane. Nic nie wskazuje na to, żeby coś podobnego mogło mieć miejsce w przypadku Rosji. Szczególnie dzisiaj to widać, kiedy już nasze nadzieje związane z wiosenną ofensywą ukraińską jednak przybladły. I w związku z tym pytanie, czym, jaka ta Rosja może być, w ogóle to jest pytanie, które trzeba sobie stawiać, no bo właśnie z Rosją przecież nie będziemy... Będziemy zawsze sąsiadami. Mamy tutaj, jak już pan ambasador Nowakowski mówił, mamy bardzo doskonałych panelistów. Ja bym zaczął może już od pana profesora, żeby nam po prostu powiedział, co sądzi, co z tą Rosją może być. Panie profesorze. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Dziękuję państwu za zaproszenie. No a teraz przystępując ad rem. Historyk nie jest wróżką. Historyk natomiast musi zastanawiać się nad tym, czy scenariusze, które obok niego latają w powietrzu, opierają się na jakichkolwiek merytorycznych przesłankach. Obserwując na przestrzeni ostatniego półrocza debaty, dyskusje i spory wewnątrz tego środowiska, które chcemy widzieć jako naszego partnera i którego rolę, rangę skłonni jesteśmy nawet czasem wyolbrzymiać, czyli rosyjskiej opozycji, wysłuchując poglądów Gudkowa, Ponomariowa, Kasparowa, Chodorkowskiego. Zastanawiałem się, jak wielu europejskich polityków, ale także analityków, słucha tego razem ze mną. Odnoszę wrażenie, że słuchają wyłącznie siebie. Zacznę od popularnego i wszechobecnego w pewnym momencie wątku w polskich, ale nie tylko w polskich mediach. Z pewnością nie ma w tej sali ani jednej osoby, która by wielokrotnie nie napotykała w mediach karty potencjalnego, możliwego, spodziewanego rozpadu Rosyjskiej Federacji. Z dokładnym wyprowadzeniem granic, posługiwaniem się pięknymi, historycznymi nazwami, których zresztą autorzy mapy na ogół semantycznego zakresu nie znają. I to jest takie w zasadzie usypianie opinii publicznej i opinii medialnej, no, której nie sposób przyjąć za dobrą monetę. Ja pamiętam, że kiedy pierwsza z tych map znalazła się przed moimi oczyma, zacząłem się zastanawiać, kto wpadł na pomysł, żeby głosić, że oto oderwia się od Rosji i powstanie wolna Ingria. Państwo o nazwie Ingria. Jakby ktoś miał wątpliwości, co to się ukrywa pod tą nazwą, to jest Petersburg i to bez obwodu leningradzkiego, czyli matecznik rewolucji, miasto Putina i prawie całej elity kremlowskiej, pierwszego i drugiego eszelonu, miasto Patruszewów, Miedwiediewów i sporej części wspierających opozycję Kudrinów i tak dalej, miałoby oto stać się na północy jednym z bastionów rozpadu Rosji.
I tak można by dalej na zasadzie efektu domina pokazywać, jakie to państwo mają się wyłonić. Kiedy autorom tych scenariuszy stawiałem pytanie, a kto ma stanąć na czele tych państw? Jak wygląda kwestia lokalnych elit? Czy znają jakiekolwiek nazwiska? No to padały nazwiska właśnie koncesjonowanej opozycji siedzącej na Zachodzie. No bardzo przepraszam, ale opowiadanie o tym, że oto powstanie Republika Środkowej Syberii, a na jej czele stanie właśnie jakiś Gudkow czy Ponomariow, czyli kolejny przywieziony w tetce z Moskwy, nie jest sposobem na zachęcenie ewentualnie zmęczonego, jeżeli takowy istnieje, syberyjskiego elektoratu, bo przypominam, że niejednokrotnie miejscowe środowiska demonstrowały niechęć do narzucanych im kandydatów. Mieliśmy na Dalekim Wschodzie protesty przeciwko narzucanym gubernatorom, które dziwiły zresztą Kreml i tak dalej. No więc czy istnieją lokalne elity, których obecność jest czynnikiem, no, warunkiem koniecznym samookreślenia i tego Dagestanu, i tej Syberii, i tej Jakucji, i tej Buriacji. Proszę Państwa, spędziwszy w Rosji jako dyplomata 9 lat praktycznie bez przerwy, ale zajmując się Rosją od studiów, a więc to już grubo ponad 40 lat, zjeździłem Rosję wzdłuż i wszerz. Ta 50 subiektów federacji odwiedziłem co najmniej jednokrotnie, na ogół częściej. A jako uczony chyba w 10 czy 12 ośrodkach jeszcze i wykładałem. I to nie był jednokrotny wykład gościnny. Otóż mogę powiedzieć, że z mojego doświadczenia za Uralem są 2-3 miejsca, gdzie można było mówić przez ostatnie dekady o kiełkowaniu dopiero miejscowych elit, i to bardziej elit intelektualnych niż politycznych. Co zresztą się łączyło. To zresztą przypominało nasz mit pracy u podstaw, pracy pozytywistycznej. Ja pamiętam moją rozmowę z już wyrzuconym z pracy rektorem Uniwersytetu Buriackiego w Ułan-Udę, fantastycznym facetem, który był tak naprawdę, to też taka nominacja rektorska, nie jakiś tam senat. Jego jedynym tytułem do popularności w Republice było to, że jest to zasłużony mistrz sportu, zapaśnik w stylu mongolskim. Ale był człowiekiem zapatrzonym w losy swojego narodu i w pewnym momencie, spędziwszy tam 2 tygodnie na wykładach, zadałem mu pytanie. Powiedziałem: magnificencjo, chodzę tu po waszych wydziałach, spotykam się z waszymi studentami i doktorantami i poczyniłem pewną strukturalną obserwację. Otóż kadra uniwersytetu metropolitalnego w tej republice jest rosyjska tylko do stopnia adiunkta. Wszyscy pozostali są buriatami. Rektor się uśmiechnął, powiedział: no, jak dyplomata to i szpieg, zauważył. Widzi pan, jak oni nam limitują zgodnie z konstytucją, że my jesteśmy titulna nacja, w związku z czym możemy mieć 1/3 miejsc w Republice Rządzących, to my im limitujemy w kulturze i w nauce. To my tam mamy 2/3. I to była pewna próba, pewien fenomen budowy własnej elity intelektualnej. To zresztą w swoich pracach na Uniwersytecie Warszawskim bardzo dobrze wyłapywał w swoim czasie profesor Krzysztof Koseła po badaniach socjologicznych tam. No ale to są zjawiska wyjątkowe. Ja przemierzałem te przestworza, te ogromne obszary i rzadko gdzie napotykałem na coś, co może być takim, jak mówią Rosjanie, zarodyszem. Opowiadanie o tym, że na przykład oto za chwilę, prawda, wielki Tatarstan tu wstanie i przypomni sobie pochodzenie od Dżengiszana, Złotej Ordy i tak dalej. Nie wiadomo, dlaczego wspominamy to z sentymentem. Pewnie dlatego, że się źle uczymy historii.
W każdym razie opieranie się na tym założeniu no, jest co najmniej, powiedziałbym, no, naiwne. Więcej już bym oczekiwał po wewnętrznych sprzecznościach właśnie w strefie europejskiej. Ale kończąc ten wątek domniemanej i możliwej terytorializacji, czy komuś naprawdę z poważnych polityków na świecie śni się, żeby powstało oto 12 państw wymachujących głowicami jądrowymi? No zanim się im to zabierze. Ale to nie jest grzechotka, zabrać nie jest tak łatwo, prawda? Czy ktoś naprawdę o tym marzy? Czy też raczej marzy się o tym, żeby do podzielenia arsenału jądrowego nie doszło? Mamy go zminimalizować, a nie podzielić, prawda? Czy ktoś naprawdę sądzi, że tak łatwo jest rozerwać więzi historyczne, polityczne, cywilizacyjne, które pewien mechanizm, które jak kręgosłup spoiły pewien obszar? No, proszę Państwa, od lat 80. XVII wieku do II wojny światowej. Nieprzypadkowo mówię o II wojnie, bo potem dopiero domknięto zbieranie ziem ruskich o nasze kresy. Ale przecież ten kręgosłup od Smoleńska po Usuri trwał od XVII wieku i żaden kataklizm tego nie zakłócił. Można było zabierać całe terytoria, odrywać, ale nie nastąpiło żadne tąpnięcie społeczno-etniczne, nie wyłoniły się żadne wielkie właśnie elity, które by chciały rozpadu tego. Nie chcieli tego ani czerwoni, ani biali. Czy chciały tego emigracyjne elity w czasie fal Barbarossa? Też nie chciały. Nie bierzemy tego pod uwagę. Teraz, jeżeli już mówimy o scenariuszach bardziej konkretnych, opozycja rosyjska przeprowadziła w swoim czasie taką typologię. Jakie są cztery warianty możliwe? Nie dlatego, żebym się z tym zgadzał, ale przyniosłem to z sobą, żeby Państwu zademonstrować, w jakich kategoriach myślą właśnie owi politycy. Otóż przewidują oni cztery możliwe scenariusze dla Rosji. Oto oczywiście pokłócili się doszczętnie między sobą. Pierwszy scenariusz to jest scenariusz konstytucyjny, tak zwany. Czyli Rosja się zmienić ma w ten sposób, że na zmianę urzędującemu prezydentowi w takiej właśnie ekstremalnej sytuacji przyjdzie, no bo grzybki, bo śliski stopień, albo kopiąca prądem umywalka, no różne są możliwości, premier. Premier Miszustin, który jest traktowany przez sporą część obserwatorów z wolnego świata jako beznamiętny technokrata, który potrafić się będzie układać z Zachodem. To, że jest to postać nie tylko niecharyzmatyczna, ale przede wszystkim nie mająca własnego zaplecza politycznego i realnego przełożenia na jakąkolwiek grupę w elicie władzy, nie powinno owocować skreśleniem tej kandydatury, bo być może właśnie taka kandydatura jest potrzebna, taka wypadkowa. No. Prawda? Jak się układano po śmierci Stalina, to ostatecznie kandydatura, jako los wyrzucił, kandydatura Chruszczowa nie była kandydaturą najbardziej prawdopodobną. Prawda? Więc Miszustin, wariant konstytucyjny. Drugi wariant to jest wariant, który emigranci zatytułowali, nazwali junta. I tu się Państwo zapewne zdziwią, bo jako potencjalnego przywódcę junty postrzegają wcale nie Patruszewa, tylko jedynego człowieka, który teoretycznie miałby takie uprawnienia
z tytułu swojej pozycji, czyli ostatnio rzadko trzeźwiejącego eksprezydenta Miedwiediewa, który ma uprawnienia, nie wiadomo, czy ma siły fizyczne, raczej nie ma po swojej stronie żadnego większego ugrupowania, zwłaszcza w tym momencie, no ale od strony technik władzy na Kremlu i możliwych wariantów właśnie nie siłowych, a quasi-prawnych, taka właśnie junta skupiona wokół Miedwiediewa jest możliwa, tyle że będzie to wtedy realne, jeżeli po jego stronie staną wszystkie sektory siłowe, siłowiki. No a jeśli oni staną po jego stronie, to wiadomo, że Rosji na pierwszym przynajmniej etapie niczym dobrym to nie zaowocuje. Trzeci wariant to jest właśnie ten wariant, co do którego emigranci rosyjscy nie mają żadnej wątpliwości po rozmowach w Brukseli, Berlinie, ale przede wszystkim w Waszyngtonie, że jest to scenariusz, którego nikt z olejem w głowie nie chce, czyli rozpad na szereg podmiotów z bronią jądrową, wojujących między sobą, ale przy okazji mogących przenieść żagiew wojny chociażby z rozpędu na terytorium sąsiada. I wariant czwarty to jest wariant demokratycznej rewolucji. Ale jak oni widzą tą demokratyczną rewolucję w sytuacji, kiedy nie ma dla niej, jak widać, zaplecza społecznego? Otóż to jest swoista synteza. Potencjał polityczny, intelektualny rosyjskiej emigracji, no i bardzo przepraszam, ukraińskie bagnety. Proszę Państwa, Rosja ma wiele wad i zaszłości historycznych. Wprowadzanie władzy na bagnetach udawało się prawie zawsze, tyle że nigdy na cudzych. To jest akurat to, co zawsze owocowało w historii Rosji oporem. W związku z czym, jak Państwo widzą, Rada Starszych Rosyjskiej Opozycji wymyśliła cztery scenariusze, o których z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że jeden gorszy od drugiego. I oni się między sobą spierają nie o to, który jest najlepszy, a o to, który jest mniej gorszy. No właśnie. Jeden gorszy od drugiego dotyczy, proszę Państwa, też tej opozycji. Tak, tak, nie, bądźmy szczerzy, no, działacze opozycji, którzy odchodzili do cywila jako pułkownik bezpieki, a na początku swojej działalności opozycyjnej byli awansowani na generała rezerwy tej firmy, no kiepsko się nadają na sztandar białego oporu. No. Zresztą, kończąc cały ten wątek, bo poczet tych postaci z opozycji państwu w większości jest znany, chcę powiedzieć, że przez te ostatnie dwa lata, wsłuchując się regularnie w wypowiedzi ich wszystkich, doszedłem do wniosku, że jedynym, który naprawdę, jak się mylę, to pan ambasador mnie poprawi, że jedynym, który myśli w kategoriach globalnych i ponadśrodowiskowych, jest ten, który jako jedyny przeszedł naprawdę negatywną szkołę życia, brutalną i bolesną, czyli Chodorkowski. Czyli Chodorkowski. Opowiadanie o Gary Kimowiczu Kasparowie jako ostatniej nadziei białych, no, w takim sensie westernowym, jest humorystyczne. Ja Gary Kimowicza pamiętam od 40 prawie lat. Wszystko w nim było, zaczynając od wielkiego talentu szachowego i nigdy nie było miligrama demokracji. Więc jeżeli to ma być ten wzorzec Sevr, no to nie jeden samodzierżawiec by się od niego nauczył. Proszę Państwa, co będzie z tą Rosją? Mam nadzieję, że jednak rozpad w tych granicach i na tych zasadach, jakie są ordynowane Rosji jako ta uzdrowicielska rycyna, nie nastąpi. Mam nadzieję, że nastąpi
mniej kosztowne od tego, kiedyś się tutaj z moim przyjacielem zastanawialiśmy, czy jest to scenariusz dla Polski dobry, czy jednak bardzo niedobry. Jeżeli nastąpi przejęcie władzy przez środowisko technokratów tak zwanych, mających czystą w miarę kartę, bo nieubroczeni w represjach, na przykład włączenie do rządu bardzo szanowanego na Zachodzie byłego wicepremiera i ministra finansów Aleksieja Kudrina, który przecież potrafił się swojemu przyjacielowi ze studiów bez mała, Putinowi przeciwstawić, wychodząc na plac Błotny, w ten sposób pogrzebał swoją karierę na premierowanie po Miedwiediewie, występując przeciwko fałszerstwom wyborczym. Więc jest to jeden z takich przykładów. Takich przykładów można dać więcej. Z takich osób można skonstruować rząd i co wcale nie oznacza, że będzie to rząd kwestionowany przez siłowików, przez środowiska antyzachodnie, bo jeżeli to będzie rząd, który zagwarantuje przetrwanie państwa w wygodnym dla niej kształcie, cofnięcie sankcji, zamrożenie albo wyciszenie konfliktu ukraińskiego, powstrzymanie pauperyzacji społeczeństwa, to społeczeństwo jest wytrzymałe, ale każda wytrzymałość kiedyś się kończy i tak dalej, to będzie to rząd, do powołania którego prawie wszystkie siły na Kremlu będą się w stanie dogadać. No, a kto się nie dogada, to wiedzą państwo, jak w sztandarowym haśle Legii Cudzoziemskiej, kto nie maszeruje, ten zdycha. Ostatecznie jest trochę wolnych stanowisk dyrektorów elektrowni w Krasnojarsku na przykład. W związku z czym zakładam, że jest to scenariusz wewnętrznie dla Rosji najbardziej prawdopodobny, a to, co się w tej chwili dzieje bezpośrednio w stosunkach rosyjsko-ukraińskich, ale też to, co się dzieje po stronie wspierających Ukrainę państw, przekonuje mnie, że jest to scenariusz, który może znaleźć poparcie także u przeciwników Rosji, co znacznie by ułatwiło sytuację. No ale myślę, że będziemy jeszcze w toku naszej debaty mieli okazję do tego wrócić, więc oddaję na razie berło. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie, nie wiem, jak się do pana zwracać, panie redaktorze, ambasadorze, pańska kolej. Ja byłem skromnym chargé d'affaires. Ja zacznę od tego, że mam nadzieję, że mi wszyscy państwo i panowie przede wszystkim wybaczycie, że pozwoliłem sobie zdjąć marynarkę jako najmłodszy w tym gronie. Nie powinienem, ale jestem w tym gronie też niestety nadal największy w sensie wagowym i było mi tu po prostu zdecydowanie za ciepło. Ja odpowiadając na pańskie pytanie i generalnie usiłując się przyjrzeć przyszłości Rosji, może na początku nawiążę do tego nawiązania, które pan minister poczynił, kiedy wspominał pan o hitlerowskich Niemczech, czym troszeczkę mi pan pomógł, bo mam wrażenie, że my często, myśląc o Rosji i dokonując takiego porównania, gdzieś w tle, myśląc o hitlerowskich Niemczech, myślimy o Himmlerze, Heydrichu i mniej więcej takich postaciach, a zapominamy, że III Rzesza to też byli tacy panowie jak Albert Speer, Fritz Todt albo prezes Banku Rzeszy. I ja śmiem twierdzić, że rosyjska elita władzy nadal składa się w większości z Albertów Speerów, Fritzów Todtów, a w znacznie mniejszym stopniu prawdziwych psychopatów, co oczywiście nie jest żadną też do końca dobrą wiadomością, bo przypominam, że żaden z tych wymienionych przeze mnie dżentelmenów nigdy się nie zbuntował. Więc dlaczego o tym mówię? Dlatego, że
warto, myśląc o Rosji, nie popadać po prostu w pewną przesadę. To znaczy, ja nijak nie umniejszam rosyjskich zbrodni, ale mam wrażenie, że w Polsce często na przykład używa się słowa totalitaryzm, a Rosja jest totalitarna, ale punktowo. Tu i ówdzie jest totalitarna. W Czeczenii jest, we Władywostoku bywa, w Moskwie no nie użyłbym tego wyrażenia. W Buczy jest ludobójcza. To jest jakby oczywiste. Teraz tak, proszę Państwa, czy Rosja się może zmienić? No, powiedziałbym tak, in the long run, tak. W perspektywie krótko- i średnioterminowej, nie. Jeżeli Państwo pozwolicie, ja posłużę się pewną anegdotą z życia mojego ojca. I tutaj od razu muszę wyjaśnić, że mój nieżyjący ojciec urodził się w 1931 roku. To jest istotny element, bo inaczej, jak Państwu powiem o jego rozmowie z ostatnim premierem przed sowieckiej Rosji, to uznacie Państwo, że pomyliłem ojca z pradziadkiem. Otóż ojciec w roku 61 jest w Stanach Zjednoczonych, bo trafił tam, bo w październiku 56 był zbyt radykalny, więc trzeba było go gdzieś daleko wysłać. No i kupuje końcówki materiałów, żeby szyć garnitury, bo te przywiezione z PRL-u waszyngtońskie lato nie pozwalają funkcjonować normalnie. I kupuje je wśród polskich Żydów. Jeden z tych polskich Żydów pyta ojca, czy ojciec chciałby poznać Aleksandra Kieryńskiego, czyli ostatniego premiera przed październikowej Rosji. No ojciec oczywiście uznaje, że to świetna okazja. No i oto spotyka się perelowski dyplomata i Aleksander Kieryński. Rozmawiają o Leninie, o Trockim, o Bucharinie, o wszystkich tych Trocki mówi same złe rzeczy. Aż dochodzą do Stalina, ojciec mówi, to straszliwy zbrodniarz, mówi, nie, proszę pana, to przesadzone jest. To tak nie było, to wie pan, to są zresztą detale, to w ogóle wszystko gdzieś zniknie. Ja tą historię pamiętam jeszcze z dzieciństwa, bo mi ojciec używał takiego wyrażenia, dzisiaj już nieużywanego, a jeśli używanego, to, że tak powiem, wśród starszego pokolenia budzącego automatyczne skojarzenia z jakim, jakie jest oblicze ideowe rozmówcy. Bo ojciec mi mówił, że wiesz, ja wtedy zrozumiałem, że radzieccy nigdy nie będą normalni. I mi ta opowieść gdzieś dźwięczy w głowie, dlatego że ja spotkałem rosyjskich demokratów, którzy byli demokratami do punktu, a potem się zaczynało z nimi rozmawiać o tym, że my jesteśmy w NATO i słyszałem od tych demokratów, że my to nielegalnie jesteśmy w NATO. A Ukraina to jest nie do państwo, nie da strana, nie da naród. I to się nie zmieni w najbliższym czasie. Teraz, czy naród jest w stanie coś w Rosji zmienić na lepsze? Nie, nie jest w stanie, bo nie ma nic do gadania. Naród w Rosji, proszę Państwa, pragnie dobrego cara. Problem polega na tym, że zmieni się w Rosji coś, jak naród przestanie pragnąć cara, a będzie chciał prezydenta. I zresztą to jest pewien grzech pierworodny rosyjskiej demokracji w cudzysłowie, ale również grzech pierworodny naszego myślenia o Rosji. To jest ten moment, kiedy Jelcyn rozstrzeliwuje parlament, a my się bardzo cieszymy. I to jest pytanie, czy to było naprawdę światłe posunięcie, bo dokładnie w tym momencie skończyła się jakakolwiek w Rosji demokracja, jakakolwiek gra pomiędzy frakcjami, a później mamy zjazd i później mamy już Jelcyna, który tworzy system pod siebie. Później po prostu wystarczyło, że na miejsce dobrego cara przed zły car i już... I już jakby wszystko było zbudowane. Teraz, proszę Państwa, czy elity są w stanie coś zmienić? Nie, bo nie są tym zainteresowane. To są elity wahabickie. Ja celowo oczywiście nie mam na myśli, że są muzułmańskie. To znaczy one zawarły pewien rodzaj dealu. Oczywiście dzisiaj się z niego nie wywiązują do końca. Deal polega na tym, wy nie pytacie nas, skąd mamy aż tak duże majątki, ale my wam dajemy stosunkowo dobry poziom życia.
i ideologię to my określamy. To są elity wahabickie. To tylko sprawia wrażenie, że jest inaczej. Teraz, proszę Państwa, dalej. Czy Rosja upadnie? Nie upadnie. Nie upadnie, dlatego że rosyjska gospodarka ma się dobrze, dlatego że mają chyba najlepszą prezes banku centralnego na świecie, dlatego że poziom życia w Rosji nawet po jego drastycznym spadku nadal jest wyższy niż ten, który większość społeczeństwa pamięta. Dlatego, że procent renta korupcyjna, wystarczy ją troszeczkę przekręcić i pamiętajmy, że te cyfry, które my oglądamy i cyfry prawdziwe, to nie jest to samo. Tak? To deficyt budżetowy w Rosji oznacza coś innego niż deficyt budżetowy w jakimkolwiek innym państwie. No i wreszcie Rosja nie upadnie z jeszcze jednego powodu. Wspominałeś o tym, że trzeba uważać, co się mówi. Ja przed rozpoczęciem wojny napisałem taki artykuł, w którym napisałem, że rosyjskie uniwersytety jakoś we wszystkich rankingach stoją wyżej od naszych. Jakoś noblistów mają więcej niż my. I oczywiście przeczytałem, że jestem no, ewidentną rosyjską unucą, skoro coś takiego napisałem, a to była jedynie konstatacja faktu. Ich uniwersytety były, są i będą w najbliższym czasie lepsze od naszych, w związku z tym jakby to państwo, ono będzie fading power, to jest zresztą bardzo ładne wyrażenie, niestety nieprzetłumaczalne na polski. Fading, czyli w momencie, kiedy to zdjęcie może to fade, tak, może zablaknąć, może zachodzić. To znaczy, jeżeli będziemy patrzeć co 5 lat na udział Rosji w światowym PKB, to będzie 2,30, 2,22, 2,17, 2,12, 2,05, pewnie niedługo zleci poniżej 2. W związku z tym to nie jest perspektywiczne, ale to jest długi plan. Tu kolejne pytanie, które sobie zapisałem, przygotowując się do tej naszej dzisiejszej debaty, jest pytaniem, na które Hieronim w zasadzie odpowiedział. Czy Zachód chce, żeby Rosja sięgnęła dna? No nie chce. I to jest oczywiste. Od pierwszego dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, broń nuklearna, kontekst chiński, czy to oznacza, że Zachód jest głupi, zły, niedobry, wiarołomny, a w ogóle to pewnie Neville Chamberlain? Nie, nie oznacza. Natomiast widzę w tym ogromne ryzyko, proszę Państwa, bo jeżeli, a spotykam się w takim gronie ludzi, którzy się interesują polityką zagraniczną, jest takie zjawisko, proszę Państwa, fascynatów geopolityką w Polsce z ich naczelnym guru, czyli Jackiem Bartosiakiem. No to proszę Państwa, to jest właśnie granie na tej melodii. Bardzo niebezpieczne i bardzo niestety niedoceniane przez liberalny salon, który po raz od chyba 6 czy 7 lat próbowałem alarmować, że jest takie zjawisko. I niestety nikt nie słuchał, no ale co ja na to mogę poradzić. W przypadku Jacka Bartosiaka uderzam się w piersi, był moim gościem w Polsat News. Mea culpa, jeszcze wtedy nie wiedziałem, ale mam nadzieję, że jedną głupotę Państwo mi wybaczycie. Postaram się drugiej nie popełnić, bo wtedy już mi Państwo nie wybaczycie. Czy Rosja w związku z tym, że ten okropny Zachód nie chce Rosji rzucić na kolana, będzie dla Polski zagrożeniem? Nie, nie będzie dla Polski zagrożeniem. W każdym razie nie będzie zagrożeniem, jeżeli mówimy o zagrożeniu na lub powyżej progu wojny. W działaniach poniżej progu wojny, owszem, teoretycznie tak, ale szczerze powiedziawszy bardziej będzie zagrożeniem dla Bałtów, a nie dla nas. Mam wrażenie, że histeria w Polsce, obawa, że nas będą okupować, a Białystok będzie Buczą, jest dla nas jeszcze większym zagrożeniem, bo ono prowadzi do odwrócenia się od Zachodu. Bo to jest tak, że tak stawiamy oczekiwania w stosunku do Zachodu, że skoro ich nie może
spełnić, a wiemy, że nie może, no to w tym momencie sami zaczniemy się, odwrócimy się w którymś momencie od Zachodu, no bo przecież on jest wiarołomny, bo nie rzucił Rosji na kolana. To jest bardzo niebezpieczna melodia. Czym będzie rosyjska armia za 5 lat? Proszę Państwa, będzie tym, czym była w roku 2022, w sensie ilościowym, czyli pewnie te 2,5 tysiąca czołgów odtworzą, z tym, że z tych 2,5 tysiąca czołgów, które odtworzą, nowych będzie cirka 300, 2200, 2100, 2200, może 2000. To będą czołgi odtworzone z rezerw, czyli T-72, chociaż coraz częściej przywracają już T-64, T-62. Innymi słowy, będzie niby tyle samo czołgów, pod względem jakościowym to będzie nieporównywalne. Co więcej, oni nie będą już wówczas mieli tych rezerw, z których będą mogli uzupełniać. A pamiętajmy, że Rosjan w Ukrainie udało się powstrzymać ostatecznie nie jakimś gigantycznym wysiłkiem Zachodu, bo to też się nie oszukujmy. To nie jest tak, że Ukraina dostała jakąś niebywałą pomoc. Ona była niebywała z ukraińskiej perspektywy, ale nie z perspektywy Zachodu. Co będzie plusem, to będzie selekcja naturalna kadry oficerskiej, to znaczy wszyscy co głupsi oficerowie lub co bardziej brawurowi już nie żyją. W związku z tym będziemy mieli tą ewolucję, którą Sowieci przeszli od 1941 do 1945, gdzie w 1941 wchodzą do wojny z kadrą oficerską przetrzebioną wielką czystką i w znacznym stopniu niekompetentną, wychodzą w 1945 roku z wojny z doskonałą kadrą oficerską. Oczywiście Ukraińcy też przechodzą ten sam proces. I już zmierzając do końca, bo w tak zacnym gronie nie mogę za dużo czasu zajmować, proszę Państwa. I teraz będzie prowokacja z mojej strony, od razu uprzedzam. Czy Polska jest ekspertem od Rosji szerzej wschodu? Nie, nie jest. Nie jest. To jest fikcja. Nikt nas nie słucha, bo szczerze powiedziawszy, nie ma czego słuchać. A jak ktoś ma wątpliwości, to proponuję przyjrzeć się epopei z polską polityką białoruską, z tym, ile wiedzieliśmy i kto kogo informował na temat tego, co się dzieje w Rosji. Proponuję przyjrzeć się temu, jak żeśmy nic nie ugrali w Ukrainie, bo to już dzisiaj widać. Niestety w Ukrainie nastroje zaczynają być bardzo twardo antypolskie. To jest po prostu coś niebywałego, co tam się dzieje, bośmy nic nie byli w stanie, bo my zawsze przechodzimy od jednej skrajności do drugiej skrajności, prawda? Czyli albo tylko Wołyń, albo nie wolno w ogóle o Wołyniu rozmawiać i nikt nie wpadł na to, że o Wołyniu trzeba rozmawiać, nie stawiając go oczywiście na piedestale, ale nie po to, żeby wyjaśnić kwestię Wołynia, tylko po to, żeby, jak to się mówi na wschodzie, wyjaśnić wzajemnoznaczenia. Czyli ustawić pewien rodzaj psychologicznej relacji, czego żeśmy nie zrobili. I jeszcze jedno, proszę Państwa, jeżeli patrzy się na polskie ośrodki analityczne, to chciałem Państwu powiedzieć, że w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i w Ośrodku Studiów Wschodnich nie pracuje ani jeden były ambasador. I proszę sobie to teraz porównać z jakimkolwiek porządnym ośrodkiem analitycznym na Zachodzie. Za to wyznawanie aktualnie obowiązującej wiary, kiedyś platformerskiej, teraz pisowskiej, teraz na odmiany znowu platformerskiej. Nawet są tacy posłowie na Sejm, którzy chcą przeprowadzić, że tak powiem, z jednej frakcji i byli ministrowie spraw zagranicznych. To się za sekretarkę robi. No więc wiecie Państwo, jeżeli istotą polskiej debaty publicznej jest konformizm i ustawienie się, przy czym za małe pieniądze, bo ja przyznam się Państwu, że zawsze mnie fascynuje, po prostu nikt nigdy nie chciał mnie tak jakoś porządnie skorumpować, ale może za duże pieniądze dałbym się skorumpować, ale za te, za które się korumpują ludzie w Polsce, to mnie zawsze fascynuje, że można, no ja jakoś nie wiem, wrodzona arogancja po prostu. Kto, proszę Państwa, będzie rządził Rosją? Jeszcze, proszę, wracam do Rosji, od tych złośliwości uciekając troszeczkę. Nie mam pojęcia, natomiast nie będzie to Nawalny. My z Hieronimem w naszej książce, bo takową żeśmy napisali, stworzyliśmy kilka modeli przekazania władzy. Do tych modeli można dopisać określone
nazwiska. A zresztą, Hieronimie, myśmy dużo, często występowali przy opowiadaniu tej książki, ale rzadko w polskim środowisku eksperckim, prawda? Znaczy, nie boli nas to, bo myśmy nie napisali tego tej książki dla środowiska eksperckiego, ale wiecie państwo, no to jakby, ja tego naprawdę nie mówię jako człowiek pracujący w gazecie Pcimskiej, tylko w Onecie, w związku z tym naprawdę ja nie mam jakby problemów emocjonalnych. Di Onecie, Marku, Di Onecie, my mamy więcej kapitału amerykańskiego, więc, a poza wszystkim der to tylko ja żartuję. Tak, no i proszę państwa, jakie z tego wszystkiego wnioski dla Polski płyną? W mojej opinii płyną cztery wnioski. Pierwszy wniosek jest następujący. Mianowicie Polska ma dwie opcje. Może mianowicie się kłócić z Zachodem o toczyć bitwę, która została już stoczona i rozstrzygnięta i przesądzona. Czyli o to, czy Ukraina musi odzyskać wszystkie terytoria, czy nie, no to jeżeli będziemy toczyć tą dyskusję, a tą toczymy, to nie będziemy mieli żadnego wpływu na uregulowanie powojenne, albo możemy toczyć debatę, próbować współkształtować politykę powstrzymywania, co jest oczywiście zapożyczeniem policy of containment Rosji, bo Rosję trzeba będzie powstrzymywać nie w perspektywie roku, dwóch, trzech, tylko najprawdopodobniej pięciu, dziesięciu czy też piętnastu. Czy jest gotowość po stronie Zachodu do takiej polityki powstrzymywania? No tutaj oczywiście powiedziałbym nie jest idealnie, ale wydaje mi się, że no jednak pewna generalna zmiana nastąpiła. I to jakby to jest w mojej opinii sformułowanie ram polityki powstrzymywania jest w ogóle istotą polskiego interesu państwowego. Drugi element to są siły zbrojne. I tutaj ja, proszę państwa, na łamach Onetu chwalę PiS za zakupy zbrojeniowe, co powoduje, że Tomasz Lis uważa, że jestem pisowskim agentem. Czy uważam, że te zakupy były idealne, czy pomijam 500 hajmarsów, dobrze? To dobrze, 500 hajmarsów pomijam, tak? Ale co do zasady, uważam, że pewien rodzaj nieumiarkowania pisowskiego w istocie się Polsce przysłużył w tym zakresie. Natomiast, i tutaj już na tychże łamach PiSu nie chwalę, niszczenie instytucji od MSZ-u przez wywiad, ale przecież również siły zbrojne w tym zakresie. No państwo jest silne siłą swoich instytucji. Polska nigdy nie była silna siłą swoich instytucji, również pod poprzednimi rządami, bo kondycja MSZ-u to nie jest tak, że ona była doskonała, ona była naprawdę bardzo zła, ale to się okazało, że tą bardzo złą jeszcze można bardziej zepsuć. No i czwarty element to jest debata i kompromis. I przy całym, przy wszystkich moich zastrzeżeniach w stosunku do polskiej prawicy uważam na przykład, że w razie czegoś, co mam nadzieję, że nie będzie miało miejsca, ale z czym muszę się liczyć, że będzie miało miejsce, czyli z powrotem Donalda Trumpa do władzy, no byłoby ze wszechmiar pożądane, żeby doszło do jakiegoś dealu pomiędzy Donaldem Tuskiem a Andrzejem Dudą, bo może się okazać, że te dobre kontakty Andrzeja Dudy z Trumpem mogą odegrać pewną rolę i spowodować, że to, co byłoby generalnie złe, byłoby mniej złe. No tyle pytanie, czy ci dwaj dżentelmeni są w stanie ze sobą działać razem, ale na to pytanie wolę nie szukać odpowiedzi, bo się boję tej odpowiedzi, którą mógłbym znaleźć, gdybym poszukał, więc nie szukam. To tyle w tej rundzie. Dziękuję bardzo. Ja korci mnie, żeby od razu zadać dodatkowe pytania, ale jeszcze oczywiście pan ambasador Nowakowski. Przepraszam, mogę jedno słowo? Proszę. Jak ja, bo tak przepraszam, spojrzałem teraz na ciebie, ja sobie uświadomiłem jedną rzecz, że kiedy powiedziałem, że Polska nie jest ekspertem, to ja zaznaczam, że mówiłem w czasie teraźniejszym, a nie w czasie
przeszłym, kiedy zacni ludzie tworzyli polską politykę wschodnią. Dziękuję, a ja tymczasem będę próbował być bardziej optymistyczny i odrobinę polemiczny do moich znakomitych przedmówców, zaczynając od tego pytania o rozpad Rosji. Oczywiście pisałem, mówiłem, tu się w pełni zgadzam, nie ma w tej chwili przesłanek do rozpadu państwa rosyjskiego, żadnych. Do takich opowieści boomerskich o tym, z kim i co słyszeliśmy, to ja dodam, że no dobre parę lat temu, ale jeszcze był wtedy prezydent Republiki Sacha, czy to pani prezydent Republiki Sacha. No i ja byłem w Jakucji i zadałem jej pytanie, po co wam ta Moskwa? No jesteście bogatą republiką, wielką terytorialnie i tak dalej. I usłyszałem odpowiedź, bardzo skracając, bo to była dłuższa rozmowa, że z punktu widzenia Jakutów dużo większym niebezpieczeństwem są Chińczycy i Chiny i że Moskwa służy im do tego, żeby być parasolem wobec potencjalnej akulturacji ze strony chińskiej czy potencjalnego zaboru ze strony chińskiej. Warto o tym myśleniu, a to myślenie jest myśleniem wielu narodów azjatyckich, tych nierosyjskich, warto o tym pamiętać, że mają zupełnie inny stosunek do Rosjan niż my, mimo że niekoniecznie ich lubią i kochają, zwykle nimi pogardzają tak naprawdę. Aczkolwiek wracając do rzeczonej Jakucji i wracając do perspektyw rozpadu Rosji. Otóż teraz nie ma bazy do rozpadu Rosji, natomiast ja przeglądając wyniki spisów powszechnych 2011 i 2021 znalazłem niesłychanie ciekawą zmianę. Mianowicie w rzeczonej Jakucji po raz pierwszy w historii tej republiki, wielkości Europy, czy nawet większej chyba, po raz pierwszy większość mieszkańców to są Jakuci. W roku 2011 Jakutów było 42%, w tej chwili Jakutów jest 51% mieszkańców Jakucji. To samo dotyczy, co jest jeszcze ciekawsze, Tatarstanu. W Tatarstanie też po raz pierwszy Rosjanie przestali być większością. I Rosjanie nie są już większością w Baszkirii, aczkolwiek w Baszkortostanie to jest bardziej skomplikowane, bo Baszkirzy są trzecią co do wielkości grupą etniczną. W każdym razie, jeżeli mają powstać jakieś czynniki sprzyjające rozpadowi Rosji, to będą to czynniki narodowo-religijne i będzie to perspektywa pewnie lat 20 i wtedy można mówić, że będą jakieś podstawy do rozmowy o rozpadzie Rosji. W tej chwili można mówić, że są siły pewne, niewielkie w Rosji, w tej chwili niewielkie, kiedyś były dużo istotniejsze, które chciałyby realnej federalizacji Rosji, natomiast nie ma sił, które chciałyby rozpadu państwa rosyjskiego. To rzecz pierwsza. Rzecz druga to jest kwestia, o której właściwie obaj panowie mówili, czyli Rosji, demokracja w Rosji i tak dalej. Otóż ja uważam, że myśmy powinni przygotowywać się do zbudowania wielkiego, złocistego pomnika Władimira Władimirowicza Putina. Ponieważ mało co tak dobrego mogło nam się w Rosji przytrafić jak Putin. Putin, który poszedł na głęboki rewizjonizm, bo to jest chyba fundament rosyjskiej polityki, rewizjonizm wobec tego, co stało się w roku 1989 i następnych. I ten rewizjonizm uprawiał w sposób tak brutalny, że skonfliktował Rosję ze światem zachodnim. I tutaj myślę, że rozmowa o rosyjskiej demokracji jest rozmową rzeczywiście dość teoretyczną. Nie ma środowisk realnie demokratycznych. Ja tak zastanawiałem się po napaści na Ukrainę, ilu ja Rosjan spotkałem, którzy uważają, że Ukraina istnieje. I szczerze mówiąc, jedyną osobą, która to mówiła z przekonaniem, to była świętej pamięci Gala Starowojtowa. I nie bardzo ktokolwiek więcej. W każdym razie myślę, że na palcach jednej ręki mógłbym policzyć poważnych Rosjan, którzy realnie uważali, że Ukraina jest czymś odrębnym.
Pamiętam, jak mi tłumaczył Borys Jelcyn kiedyś, że Ukraińcy na kolanach wrócą do Rosji, ponieważ sobie sami nie poradzą. I myślę, że to było zresztą jeden z jego licznych błędów, który, przy czym ja bardzo cenię Jelcyna, tu trochę w odróżnieniu od moich przedmówców i w odróżnieniu od Rosjan, tak. Myślę, że uratował nas przed tragedią wojny domowej w Rosji. Mimo rozstrzelania parlamentu, ale to jest jakby na trochę inną rozmowę. Natomiast sądzę, że realna rozgrywka o władzę w Rosji w rzeczywistości odbywa się pomiędzy piętrami i gabinetami na Łubiance, mówiąc pewnym skrótem, a mianowicie jest to rozgrywka pomiędzy różnymi frakcjami, różnymi środowiskami powiązanymi ze służbami specjalnymi. I tutaj trochę polemika z Witkiem Juraszem, który mówi, że jest więcej jest tych ludzi biznesowo umocowanych. Otóż ja mam wrażenie, że tak jak Putin dochodził do władzy, w wyniku tego, że Jelcyn dokonał wyboru pomiędzy starym KGB a młodym KGB, czy frakcją młodych w KGB, tak w tej chwili służby specjalne pozostają jedynym realnym czynnikiem jedności Rosji, czy zlepiania Rosji, bo ile Rosja się nie rozpada, to w Rosji istnieją oczywiście tendencje odśrodkowe, które powodują, że regiony czy regionalne elity chciałyby mieć jak najwięcej samodzielności i swobody. Szczególnie na Dalekim Wschodzie, ale nie tylko. I jedynym lepiszczem Rosji nie ma partii. Kiedyś była to partia komunistyczna. W tej chwili jedynym tym lepiszczem Rosji są służby specjalne, które rzeczywiście działają w skali ogólnorosyjskiej. I mam wrażenie, że toczy się w tej chwili walka różnych frakcji wewnątrz rosyjskich rozbudowanych służb o to, jak ma wyglądać przyszła władza w Rosji. Bo tutaj Witek mówił o tym, że Rosja w krótkim i średniej perspektywie nie zgaśnie jako potęga. Otóż ja uważam, że Władimir Putin podjął decyzję o zaatakowaniu Ukrainy w lutym 2022 roku, dlatego że z analiz, zresztą no, pisał o tym właściwie parę razy Fiodor Łukianow, pisali inni autorzy, że z ich wewnętrznej analizy wynikło, że plus minus w roku 2030 Rosja wejdzie w nową smutę. Nie wiadomo, czy wielką, czy średnią smutę, ale wejdzie w wewnętrzny kryzys, ponieważ po roku 2030 skumulują się trzy czynniki. Po pierwsze, reforma energetyki na Zachodzie, ale nie tylko na Zachodzie, bo w Chinach również, będzie prowadziła do obniżenia się zapotrzebowania na rosyjskie węglowodory. Rosjanie nie byli w stanie zmodernizować gospodarki. Po drugie, w około tego roku 2030 Rosja wejdzie w kryzys sukcesyjny, dlatego że metryka całej grupy będącej wokół Putina będzie nieubłagana. No, Joe Bidenów za dużo nie ma na świecie. Wobec tego przekraczając 75. rok życia, elita władzy będzie musiała poprzez albo kooptację, albo wymianę zmienić się. A wiadomo, że sukcesja władzy w Rosji zwykle jest trudna. A po trzecie, również w tym dystansie mniej więcej, około roku 2030-35, rosyjski kryzys demograficzny będzie już na tyle głęboki, że zaczną się załamywać właśnie te proporcje, które już było widać w tych spisach powszechnych 2011-21, czyli czynnik nierosyjski
w Federacji Rosyjskiej stanie się na tyle silny, że granie wyłącznie tradycyjnym rosyjskim szowinizmem może nie być dobrym instrumentem sprawowania władzy. Czyli krótko mówiąc, w perspektywie dekady od napaści na Ukrainę, rosyjska elita przewidywała kryzys. Ten kryzys po części przez wojnę został odwleczony, ale po części został pogłębiony przez obciążenie wojną, choćby właśnie demografia rosyjska czuje się chyba w sumie gorzej, mimo tej nadreprezentacji mniejszości narodowych na froncie. Więc Rosji grozi smuta, grozi kryzys wewnętrzny, który jest szansą. Ja rozmawiałem z naszymi wspólnymi przyjaciółmi białoruskimi, mówiłem im właśnie, że ich szansą na to, żeby wybić się na niepodległość, jest wyczekanie do kolejnej rosyjskiej smuty. I wtedy wyszarpanie sobie kolejnego kawałka niezależności, bo inaczej będzie to trudne. Więc myślę, że my powinniśmy być gotowi na rosyjski kryzys, a rosyjski kryzys może mieć bardzo różne oblicza, łącznie z niekontrolowanymi działaniami o charakterze agresywnym, bo to oczywiście jest najwygodniejszy sposób na kanalizowanie kryzysu i zdobywanie zwolenników. Jeśli idzie o rosyjską opozycję, to tutaj pełna zgoda, że chyba Michał Borysowicz jest jedynym człowiekiem, z którym można rozmawiać z zachodnimi kategoriami. Ja bym nie przekreślał do końca Nawalnego o tyle, że Nawalny był, jak się wydaje, kreacją właśnie jednej z tych frakcji walczących o władzę, które zresztą wracał do Rosji w przekonaniu, że krysza tak zwana ze strony tej frakcji jest na tyle dobra, że go skrzywdzą, ale nie zabiją. Skrajna odwaga. Ale ja się zgadzam. Tak, ale zgoda. No, on zakładał, że go skrzywdzą, ale nie zabiją właśnie. A są na dobrej drodze do zabicia go. W każdym razie Aleksiej Nawalny jest postacią, która w odwrotności od Putina byłaby dla Polski największym nieszczęściem, gdyby Nawalny był u władzy. Bo oczywiście Zachód by go pokochał miłością czystą, a cele polityczne nie byłyby dalece różne niż cele polityczne, które sobie stawia Władimir Władimirowicz Putin. Także myślę, że rozmowa o perspektywach rosyjskich powinna być rozmową, którą zamkniemy w trzech celach. Jeden cel maksymalny, w mojej opinii, to jest próba przekonania Zachodu, że Rosja nie jest Europą. Trudne, bardzo trudne. Tu wyraźnie zderzamy się na przykład z tym, co Francuzi mówią, ale co więcej, część naszych polityków mówi, że przecież trzeba będzie że Rosja wróci do Europy. Otóż po raz pierwszy od bitwy pod Połtawą w mojej ocenie pojawiła się szansa, że Rosja będzie sąsiadem Europy, partnerem Europy, ale nie graczem wewnątrz Europy. I to jest taki, w mojej ocenie, plan maksymalny polskiej polityki. Myślę, że bardzo trudny do zrealizowania z powodów, które wyłuszczył przed chwilą Witold Jurasz, czyli z powodu tego, że my nie mamy polityki spójnej, nie mamy polityki przemyślanej, nie mamy ekspertyzy wschodniej i używamy Rosji jako pałki w wewnętrznych nawalankach. Wczorajszy kabaret, który odgrywał w polskim Sejmie, znakomicie tego dowodzi. Nie sądzę, żeby zaistniały okoliczności, które pozwoliłyby polskiej klasie politycznej zachować choćby umiarkowaną solidarność i jedność wobec zagrożenia rosyjskiego. Co więcej, ta debata publiczna na temat Rosji, bez względu na to tak naprawdę, z której strony płynie, to jest debata, która ogranicza się do takiego churalnego śpiewu. I tutaj ten chór akurat jest zgodny. Uhaha, jaka ta Rosja zła i nic poza tym. My nie mamy jako polskie elity polityczne praktycznie kontaktów z tymi nielicznymi środowiskami w Rosji, które chciałyby rozmawiać z Zachodem, bo i to jest kolejna rzecz, Rosja dla nas dobra.
Rosja ewoluuje w kierunku euroazjatyzmu. Euroazjatyzm zawsze w Rosji był popularny, a w tej chwili stał się, jak się wydaje, ideologią państwową. Euroazjatyzm rozumiany jako postawienie Rosji jako odrębnej jednostki cywilizacyjnej pomiędzy Europą i Azją. A z kolei w kategoriach gospodarczych oznacza to pogrążanie się Rosji w zależności od Chin, czemu bardzo sprzyja konflikt Rosji z Ukrainą. Więc jeżeli mówimy o polskiej polityce, cel maksymalny, który moglibyśmy osiągnąć, czy mielibyśmy szansę osiągnąć, nie wiem, czy moglibyśmy, to jest właśnie wyeliminowanie Rosji jako uczestnika gry europejskiej, czyli przesunięcie Rosji do kategorii sąsiadów Europy. Cel mniej ambitny to jest cel skonsolidowania wysiłków państw zachodnich w powstrzymywaniu Rosji. Tutaj jednak wymagałoby to rewizji części przynajmniej naszej polityki, ponieważ Rosja ma sojuszników w postaci Węgier, Serbii, Turcji. I nie dlatego, że oni kochają Rosję, czy nie kochają Rosji, tylko są to państwa rewizjonistyczne. Węgrzy, Turcy i Serbowie nie są zadowoleni z obecnej sytuacji politycznej w Europie, a Rosja jest gwarantem tego, że będzie detonowała ten w miarę stabilny układ, który w Europie panuje, więc jeżeli nie wypchnięcie Rosji, to powstrzymywanie Rosji. A punkt trzeci to jest uznanie, że musimy mieć jakąś politykę rosyjską, że polityka mówienia, że Rosji nie lubimy, nie jest polityką, tylko jest parodią polityki. Musimy próbować przynajmniej podtrzymać kontakt z tą częścią rosyjskich elit, które chcą z nami rozmawiać, a ich nie ma dużo. I musimy wiedzieć, do kogo adresować nasze wysiłki polityczne i nasze wysiłki ekonomiczne w związku z Rosją, bo Rosja nie zniknie, nawet Okręg Królewiecki nie zniknie prawdopodobnie z mapy. Wobec tego musimy coś z tym zrobić. Ja już kończę w tej chwili. Ja pamiętam taką rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w roku 1991. Obaj byliśmy wtedy w kancelarii prezydenta Wałęsy. Ja organizowałem wtedy wizytę Komisji Spraw Zagranicznych rosyjskiego, niesowieckiego parlamentu pod przewodnictwem wówczas Władimira Łukina. I na to Kaczyński powiedział, że to jest bez sensu, bo jego marzeniem jest, żeby na wschodniej granicy, czyli wschodnia granica miał na myśli całego Związku Sowieckiego, postawić mur i niech oni się w tym bałaganie wyduszą, a nas to nie obchodzi. No, mur stawiamy, nie wiem, czy się wyduszą, ale wydaje mi się, że nie jest to polityka przemyślana i perspektywiczna. I no i ostatnia rzecz, Stany Zjednoczone, bo Amerykanie są tutaj graczem absolutnie kluczowym. Nie sądzę, żeby Donald Trump wiedział, kto to jest Andrzej Duda, to po pierwsze. Tu się z tobą bym nie zgadzał, bo pamiętamy, jak rozmawiał z Donaldem Tuskiem wtedy, kiedy ten był przewodniczącym Rady Europejskiej i właśnie omawiał z nim sprawy polskie, bo uważał, że on Polską rządzi wówczas, więc nie sądzę, żeby Trump miał tak głęboką wiedzę o polskich personaliach. Oczywiście mu podpowiedzą w właściwym momencie, ale to jest inna kwestia. Natomiast rzeczywiście od czasu sławnego speech George'a Busha starszego w Kijowie, polityka Stanów Zjednoczonych to jest polityka utrzymywania Rosji jako partnera i gwaranta stabilizacji na obszarze postsowieckim. Nie wiem, czy będzie to nadal taka polityka, ale niewątpliwie będzie to polityka w dużej mierze moskwocentryczna, w tym sensie, że Rosja jest z punktu widzenia Waszyngtonu, dopóki ostatnia bomba atomowa nie zardzewieje, krajem, o który
który trzeba pilnie obserwować i z którym trzeba rozmawiać, żeby nie wysadził świata w powietrze albo żeby nie dostarczył swoich arsenałów Chińczykom. Chyba tyle, chociaż to oczywiście takie bardziej uwagi na marginesie na moich doskonałych przedmówców. Jeżeli można tak troszeczkę polemicznie, zgadzam się co do istoty z tym, co powiedziałeś, że służby są tym, no właśnie, czy głównym, czy jedynym. Wydaje mi się, że Rosja to jest w ogóle kraj urzędników. To jest państwo oparte na aparacie urzędniczym. Jest zresztą, jak się wchodzi do rosyjskiego MSZ-u, taka księga czerwona wyłożona z nazwiskami sowieckich dyplomatów, którzy byli rozstrzeliwani, no głównie 36-38. Jak się patrzy na lata ich służby, to w większości rozpoczęli tą służbę w roku 18, 19, 20, 21, bo tych carskich nikt nie ruszał. Ostatni carski dyplomata przeszedł na emeryturę w 55 roku jako dyplomata Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dlatego ja, gdybyś powiedział głównym spoiwem, to bym się bardziej zgodził niż jedynym. Wydaje mi się, że też nie należy zapominać o armii rosyjskiej. Tak? Ona dzisiaj jest oczywiście zepchnięta w ramach odwiecznego, w Polsce powiedzielibyśmy, meczu Gwardii i Legii, ale ona jednak istnieje. I to jakby jeden element. Armia i urzędnicy w ogromnej części, nie wszyscy byli zregionalizowani. Armia była w dużym stopniu zainteresowana tym, żeby się z miejscową władzą dogadać i miejscową władzą robić interesy. No to zgoda. Jest kosmiczne, owszem, te dywizje cztery właściwie gwardyjskie, tak? Natomiast cała reszta była dużo bardziej zblatowana z regionami. Drugi element, kiedy wymieniałeś te powody, dla których Rosjanie napadli, ja bym może dodał dwa, a w jednym pozwolił sobie na polemikę. Znaczy rewolucja technologiczna na Zachodzie to jest też i ta świadomość, że surowce energetyczne za te owe właśnie 10 lat przestaną być aż tak istotne, ale ja bym dodał jeszcze ten element, który ja nazywam elementem Moniki Lewinsky. Why not? Because I could. Otóż wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem rosyjskiego psyche i to zresztą odróżnia rosyjskie psyche od sowieckiego psyche, jest brawura. My w ogóle rozmawiając z Hieronimem, a już jeszcze bardziej z moim współprowadzącym podcast Zbyszkiem Parafianowiczem, jak nagrywamy ten podcast i przechodzimy na język rosyjski, to używamy, no to przechodzimy często na rosyjskie przekleństwa. Po prostu nie da się rozmawiać o rosyjskiej, zresztą ukraińskiej polityce też, bez używania tego takiego twardego matu. Jest zresztą, proszę Państwa, takie słynne nagranie, to tak przepraszam tytułem dygresji, które jest w mojej opinii absolutnie pomnikowym nagraniem, kiedy batalion szejka Mansura, czyli ci Czeczeńcy walczący po stronie Ukrainy, spotykają się pod Kijowem z Ukraińcami, walczą z Rosjanami. No i wychodzi jeden z tych Czeczeńców na nasyp kolejowy, krzyczy Wallahu Akbar, Wallahu Akbar, Wallahu Akbar. No bo jak wiadomo, jak się to dużo krzyczy, to wtedy żadna kula nie trafi i w rozkroku stoi, strzela z RPG-a. Po czym zbiega do okopu, żeby nakręcić nowy granat. No i tutaj słychać tak, jop twoju mać, wrot jebany, pidaras. A tamten mówi Bismillah, 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 czyli w imię Boga i słychać pidaras jebany. Bismillah, Allahu Akbar. I muszę powiedzieć, że to przechodzenie, po prostu nachodzenie na siebie tych dwóch, że tak powiem, wrażliwości kulturowych jest tak przepiękne po prostu, że ten. Ale ten element why not, because I could, no bo to jest ta słynna odpowiedź Billa Clintona, prawda, because I could, to jest w mojej opinii bardzo istotny element. To znaczy pierwszą i podstawową zasadą prowadzenia polityki, biznesu, jakichkolwiek relacji, nie tylko w Rosji, w ogóle na wschodzie, w najmniejszym chyba stopniu na Białorusi, to jest konieczność pokazania siły.
po prostu. To znaczy, jeżeli się tego nie zrobi, nie należy tam w ogóle próbować z nimi rozmawiać, co powoduje, że ja miałem myśmy się poznali w ambasadzie, ja byłem przerażony, jak przyjeżdżali polscy inteligenci rozmawiać z Rosjanami, bo to po prostu było jakby z góry, to nie miało sensu po prostu, bo oni nie potrafili w ogóle wejść na odpowiedni jakby poziom relacji i w związku z tym ci Rosjanie też ich nie traktowali na serio. Ale jeden element, ty powiedziałeś o euroazjatyzmie i tak, ja się zgadzam, on jest. Tyle, że ja twierdzę, że Putin napadł na Ukrainę dlatego, że wybiera Zachód, nie Wschód, nie Chiny. On napadł na Ukrainę nie dlatego, że jest antyzachodni, tylko dlatego, że w mojej opinii, to jest jakby, wiesz, jeżeli się ze mną nie zgodzisz, no problem, wiele osób się ze mną w tej sprawie nie zgadza, tylko dlatego, że on ma głębokie przekonanie, że nigdy z Chinami nie będzie mógł rozmawiać w taki sposób, w jaki rozmawia z Zachodem, ale że jest to ostatni moment, tak mu się wydawało, w którym może sobie ustawić te relacje na najbliższe, powiedzmy, ćwierćwiecze z Zachodem na swoich warunkach. I dlatego tak naprawdę, gdyby się odwracał od Zachodu, nie napadałby na Ukrainę. On napadał dlatego, że wybierał Zachód, a nie Wschód, bo Wschód to jest Chiny. A Chin to się Rosjanie naprawdę boją, szczególnie, że mają Pekin, a nie Berlin, Rzym i ten. I jeszcze dwa dosłownie elementy ostatnie. Ty mówiłeś o tym rosyjskim buncie. Jest taki biznesmen przebywający na emigracji w Londynie, no zresztą w Londynie wiadomo, wszyscy przebywają, Jewgenij Czyczwarkin. I on w rozmowie z Władimirem Pastuchowem ostatnio powiedział rzecz następującą, że rosyjski bunt to będzie grabić hipermarket, czyli to będzie grabież i na co dodaje Pastuchow i bić Żydów. Taki będzie rosyjski bunt. To będą pogromy i grabież. Tak, no to dokładnie tak. No, on nie będzie twórczy. I bierz paszczadny też. Dobrze, ale sekundę. Ja będę krócej. Bo jak zacznę się ad vocem, to będzie już niebezpiecznie. Ja tylko chciałem tak w nawiązaniu do tej chronologicznej konstrukcji pana ambasadora powiedzieć, że ten rok 30 czy lata 30 zdarzały się we wcześniejszych prognozach. Przypominam, że właśnie Kudrin bardzo mocno apelował, ale posługując się argumentem energetycznym, mówił coś zupełnie innego. Nie, że żadne nowe technologie i odstałość. On mówił, myśmy usiedli na naftowo-gazowej igle, a tam się wszystko kończy. 30-35 lat, góra 40, nie będziemy mieli nic. I to był jeden z głównych powodów jego kontestacji polityki rządu Miedwiediewa i tak dalej. Druga sprawa, czyli problem demograficzny. No, należałoby się zastanowić, czy akurat zwrotku tej czasem się pojawiającej wcześniej przecież euroazjatyckiej ideologii nie jest właśnie próbą zasypania w tym momencie wobec luki demograficznej problemów między Rosjanami a ludnością napływową. W ubiegłym roku mieliśmy próby nie tylko zasypania luki demograficznej Tadżykami i innymi, ale od razu wysłania ich na front. Przyspieszony kurs obywatelstwa i wypchnięcie na rubieże państwa. Teraz polują na Uzbeków. No to tak, tak, to po kolei na wszystkich przychodzi czas. No. Natomiast odwieczny problem z Eurazją, kiedy Putin zaczynał coraz mocniej grać tym wątkiem osobnego kontynentu, osobnej przestrzeni, to przyznam się państwu, przypomniała mi się taka cudna rozmowa Brockiego z jednym z emigrantów, który ten mówi do Brockiego i Josif. Mówi, a kim my tak naprawdę jesteśmy? My Europa, Azja czy Eurazja? Brocki łyknął nie herbaty i powiedział, daraguj, nie Azja, nie Europa i nie Eurazja, my Azjopa. Moim zdaniem trafił w dziesiątkę. I jeszcze kwestia metryk. No, ja jednak przypominam,
że właśnie metryki w jakimś stopniu zdecydowały o wyborze jelcynowskim, bo pokolenie sprawnych, potencjalnych przeciwników pokolenia putinowskiego właśnie odchodziło fizjologicznie w niebyt. Tam właśnie była luka. I kiedy posługujemy się jeszcze na koniec pojęciem służb jako lepiszcza państwa, to czy służby są częścią administracji, biurokracji, czy nie są? Mamy jeden problem. Służby czasów jelcynowskich były zintegrowane i jednolite. To był jeden krąg wcześniej po urawniłowce czekistowskiej. Teraz mamy kilka konkurujących ze sobą służb i to jest widoczne w wewnętrznych przetargach grup kremlowskich. Więc jednolitego lepiszcza nie ma, raczej kto kawo, jak w starym dowcipie z Chruszczowem i Widelcem. W związku z czym tu jest mnóstwo różnych niewiadomych, jest ich znacznie więcej niż wiadomych. To jest takie rosyjskie równanie. Tak, tu pełna zgoda. Jedno ad vocem tylko do tego, co Witek mówił. Otóż ja pamiętam taką opowieść zasłyszaną z ust Władimira Władimirowicza Putina o tym, że jego marzeniem jest, żeby obustroić Rosję, nie żaden Związek Sowiecki. I Rosja, według tego, co ja słyszałem od niego i co potem potwierdził, że słyszał 20 lat później Andrzej Łarionow, który byłby jakiś czas blisko z Putinem, że Rosji, granice Rosji wyznacza w przybliżeniu, już nie chcę powtarzać tych założeń, wyznacza w przybliżeniu linia Dniepru i Dźwiny. I że to jest ta karienna Rosja, którą on musi odzyskać, a cała reszta, a niech idzie w diabły. No oni powtarzają od 30 lat, że weźcie wy sobie ten Lwów, tą zachodnią Ukrainę, zachodnią Białoruś, bo to nie nasze. Więc myślę, że to jest, być może była to po prostu konsumpcja tego putinowskiego secret Leroy. Tyle, że potem zaczęli twierdzić, że ich jest również strefa bałtycka, ponieważ w 1030 roku Jarosław Mądry zbudował na miejscu dzisiejszego Tartu, a wcześniej Dorpatu, Grudek Jurjew i nałożył daninę na Czudów. W związku z czym, jak po 1000 latach się mówi, że tam sięgnęła stopa ruskiego żołnierza i kopyta jego kobyły i to jest Rosja, no to niestety jest to pewien testament polityczny. Koniec. Dziękuję pięknie za mikrofon, za umożliwienie mi paru słów. Będzie trudno, ale postaram się. Więc jeśli chodzi o koncepcję Hansa Morgenthau w Niemczech i Rosję. No więc jeśli chodzi o Rosję, to oczywiście nikt tego poważnie nie rozpatrywał, żeby Rosję zrobić krajem rolniczym i pozbawić przemysłu, z tego co ja wiem. Niemcy tak, ale do Rosji to tego. Natomiast na to początku wojny, która się rozpoczęła, czy tej operacji specjalnej w lutym ubiegłego roku, było, z tego co ja wiem, poważnie dyskutowane w kręgach wojskowych amerykańskich, żeby w wyniku tej, żeby wojnę zakończyć pozbawieniem Rosji broni nuklearnej. Ale od tego Amerykanie odeszli. Odeszli moim zdaniem, tak mi się wydaje, z dwóch powodów. Pierwszy to, o czym tu już było mówione, że ze względu na to broń atomową, że to byłoby duże ryzyko prowadzić z Rosją i tego rodzaju wojnę. A druga sprawa to jest to, że prawdopodobnie Amerykanie nie są zainteresowani zbytnim osłabieniem Rosji. To znaczy oni to rozpatrywają w kontekście ich rywalizacji z Chinami, którym jest tym głównym ich przeciwnikiem i w związku z tym chcą, żeby Rosja pozostała aktywnym uczestnikiem. To znaczy jedyne, co chciałyby zastopować prawdopodobnie to ekspansję rosyjską na Zachód, to znaczy na Europę. Jeśli chodzi o rosyjską opozycję, dwa słowa. Więc jest dosyć, sądzę, no takie dosyć raczej niekontestowana opinia, że rosyjska opozycja, jeśli chodzi o jej liczebne wpływy na Rosjan, to jest tak 10-15%. Ta demokratyczna opozycja. Natomiast no, ja bym nie doceniał jej jakości. Dlatego, że tutaj było padło, że nigdy w zasadzie nie była ona demokracji u władzy, no ale dwa razy w historii mieli sporo do powiedzenia. To było po rewolucji lutowej 17 roku i w latach 90. ubiegłego stulecia.
Czy Rosja może się zmienić w bliższej perspektywie? To mówił między innymi o tym pan Jurasz i odpowiedź była negatywna. No ja bym był tu ostrożniejszy. Ja sądzę, ja się tutaj bardzo mi się osobiście podobały te wystąpienia ambasadora Nowakowskiego, który między innymi mówił o tych walkach frakcji i tak dalej. I ja sądzę, że to jest taka, no w tej chwili jest, tam się bardzo dużo Rosji dzieje, o których my mamy mało wiedzy. I ta era putinowska się kończy. I ja sądzę, że to, te pogłoski, że Putin nie żyje, są moim zdaniem raczej prawdziwe. Ale nawet gdyby się okazało, że one nie są prawdziwe, to era putinowska się kończy. To widać, że te stery władzy przyjmuje kto inny. Na razie to ta grupa czekistów, o której było tu mowa, Patruszów i tak dalej. I z tym, że większość uważa, że oni nie mają, oni mogą jakoś władzę to utrzymywać czy przejąć na jakieś najbliższe miesiące, natomiast w perspektywie oni tej władzy raczej nie utrzymają, dlatego że oni nie mają pomysłu na Rosję. W zasadzie to, co Patruszew z tego, co oni mówią, o czym wiedzą, to on jest takim no, autentycznie ideologicznie motywowanym, nie tak jak Putin. I że on w zasadzie to, co Andropow robił w okresie radzieckim, dyscyplinował nawet to administrację, ministerstwa i tak dalej, nawet w łaźniach tam łapanki robił urzędników, którzy za długo siedzieli w tych łaźniach. Więc w zasadzie Patruszew nic nowego ty nie ma. On mniej więcej to samo chce robić. To znaczy centralizować, nawet nacjonalizować niektóre gałęzie przemysłu i tak dalej. Także że uważają, że ten model się nie sprawdzi w dalszej perspektywie. Ale rzeczywiście, co się z tej wewnętrznej walki w Rosji, która będzie się nasilać, się uważają. Wyniknie, my nie wiemy, my zobaczymy, musimy, czy to moim zdaniem powinniśmy bacznie to obserwować. Czy Rosja będzie zagrożeniem dla Polski? Ja sądzę, jeśli chodzi o... Rosjanie są oportunistyczni w pewnym sensie, znaczy dobrze wziąć tyle, ile się uda, ale to nie jest wykrycie jakieś dokrytyjne moim zdaniem. Natomiast ja sądzę, że te ambicje rosyjskie były bardzo wyraźnie zakreślone w tych dwóch notach, które Moskwa wysłała do Waszyngtonu i Brukseli w grudniu 2021 roku. I także w zasadzie, dlaczego Rosja dąży do dominacji w całej Europie. I także ja tak to czytałem. Ale prosimy krócej, bo tak, jednak tak, już kończę. Czy Polska powinna występować za powrót wszystkich ukraińskich ziem w granicy państwa ukraińskiego? Ja sądzę, że jak najbardziej tak. Dlatego, że nam nie jest to obojętne, bo inaczej to byśmy sobie krzyżyk postawili nad całym systemem bezpieczeństwa europejskiego, nad porozumieniami sylcyjnych i tak dalej, gdzie gwarancje dla nienaruszalności granic są no, z żadną sposobem rzeczy. Także nie to, co w interesie polskim. I oczywiście, czy się uda, to nie wiadomo, być może nie, ale próbować moim zdaniem należy. Nic nie zyskamy na rezygnacji z tego, moim zdaniem. I jeśli chodzi o jeszcze o rozpad Rosji, tutaj pan ambasador Nowakowski wspomniał o Jakutii, Tatarystanie jako tych ewentualnie czynnika integrujących. Ja bym chciał dodać jeszcze Północny Kaukaz, który jest może nawet chyba może najbardziej dezintegrujący. I już tutaj kończę, ale ważna sprawa. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Rosję i co będzie dalej, i niezależnie kto będzie rządzić w Rosji, to jest w zasadzie jak w latach 90. dylemat przed kierownictwem rosyjskim stał następujący. Podobny jak w Turcji po pierwszej wojnie światowej. Czy ona się powinna skoncentrować na modernizacji kraju, państwa, czy też na odbudowie imperium. I wtedy jak pamiętamy Atatürk, ta jego koncepcja zwyciężyła, że się on sobie darował imperium. W Rosji ta sama walka się toczyła przez około 8-9 lat i zwyciężyła opcja przeciwna. Ale bardzo, naprawdę bardzo proszę już, o już, skrócenie. Już, jeszcze dwa słowa. I w związku z tym najważniejsze dla nas będzie w to, która w końcu ta opcja wejdzie teraz w górę, dlatego że rzeczywiście Putin z tą wojnę z Zachodem przegrywa. On może wygrać w Ukrainie, ale on z Zachodem przegrywa. Tak mi się wydaje. Więc to będzie musiało do refleksji, bo dotychczas Rosji ta ekspansja się opłacała. I w Gruzji i tak dalej. On w Gruzji, przykładowo Rosjanie zdobyli tam nie tylko, że tam powstały dwa satelickie
tam państewka, ale oni nawet sami broni zdobyli więcej wynagrodzeń niż sami stracili. Także to Rosji się opłacało. Oni, Rosjanie są pragmatyczni, jeżeli im się to przestanie opłacać, to oni to będą musieli zastopować to ekspansję na zachód. Ja bardzo proszę o naprawdę już kończę. Zakończenie. Więc to jest najważniejsze. Najważniejsza ta opcja. Kto weźmie, bo Rosjanie sporo teraz, do czego Rosjanie dążą, czym się nadal będzie opłacać ta ekspansja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Prośba o zwięzłość. Dobrze. Ewa Hołuszko, jestem zaangażowana w sprawy ukraińskie i w sprawy opozycji białoruskiej obecnie. Chciałbym poruszyć rzecz, która tu została niepowiedziana. Według mnie ta historia związana z Rosją, widzimy także na Ukrainie i Białorusi te same historie, jest związana ciągle z wybiciem inteligencji rosyjskiej w latach stalinowskich i po rewolucji październikowej. Ta inteligencja się nie odrodziła w starej postaci i odrodziła się w postaci takiej trudnej, właśnie tu powiedzianej, my nie patrzcie skąd my mamy pieniądze, a my to wam zapewnimy jakiś byt. Druga sprawa, ja znałam osobę, rozmawiałam z nim, który mógłby być kiedyś prezydentem Rosji, niestety nie żyje, Borys Niemcow. Doskonały był rozmawiałam z nim jako gubernatorem Niżnego Nowogrodu, doskonale prosperującego okręgu w okresach jelcynowskich, zresztą okręgu przemysłowego, wojskowego okręgu przemysłowego. I trzecia sprawa rozpadu. Ta sprawa rozpadu zrobiła się w Polsce właśnie tak popularna i podawana, gdyż wiele z nas, osób, stanęło po stronie Ukrainy i tak sumieniem i ciałem, można powiedzieć. I wiele moich kolegów o znanych nazwiskach mówi o tym rozpadzie państwa rosyjskiego, co jest nonsensem. Zgadzam się, jest to nonsens. Znając Rosjan, znając Wschód, a znam dosyć dobrze Wschód, jest to jeden wielki nonsens. Raczej widzę, zwłaszcza, że te narody silne, Baszkirzy, Tatarzy, rosyjscy są otoczeni wokół Rosjanami. Na południe od Baszkirii i Tatarstanu jest masa Rosjan, zanim zacznie się Kazachstan. Także zgadzam się z tym, że to jest jakaś rzecz skazana na tym. I zgadzam się, ostatnia rzecz, z tym, że jedynym, to mówią o Niemcowie, jedynym wyjściem Rosji jest rząd technokratów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Katarzyna Cichos, Katedra Prawa Dyplomatycznego UKSW i Zarząd International Sustainable Development Research Society. Ja mam trochę pytań, może trochę komentarzy. To znaczy, po pierwsze, takie pytanie może w kategorii dotyczące pojęcia rozpad Rosji. Czy nie powinniśmy pod tym pojęciem postrzegać trochę szerszej koncepcji, to znaczy samo uznanie republik postradzieckich, to już będzie rozpad Rosji, mam wrażenie, taki mentalny, ponieważ no, nawet patrząc właśnie, znaczy w takim sensie, że dla Rosji jako takiej oni cały czas postrzegają tak naprawdę Ukrainę, Białoruś, a nawet jak pokazało właśnie tutaj te noty dyplomatyczne do Amerykanów, Polskę jako część Rosji. Tak więc czy tutaj jakby nie musimy pracować tak naprawdę też nad budowaniem jakiegoś takiej świadomości w środowiskach rosyjskich. Druga rzecz i tutaj na marginesie mojej pracy naukowej miałam okazję odbyć dosyć ciekawe rozmowy i też uświadomiłam sobie, w jakim kraju żyjemy, gdzie w sytuacji, w której dostajemy informacje od obcego wywiadu i ten wywiad oficjalnie prosi tak naprawdę o kontakt z prezydentem i przekazanie pewnych informacji, to pan prezydent nie tylko nie wyraża, że tak powiem, woli spotkania, ale co więcej, no, żadne służby tak naprawdę takimi informacjami się nie interesują. Ale właśnie w tym kontekście mogę powiedzieć odnośnie tej polityki powstrzymywania, ponieważ te rozmowy toczyłam w zeszłym roku w czerwcu, także wtedy jeszcze sytuacja była nie do końca pewna. Samochodowi bynajmniej nie zależy na tym, żeby kogokolwiek powstrzymywać. To znaczy oni chcą mieć święty spokój w regionie i albo na ten moment mają Rosję, tak, która jest w stanie, no właśnie tutaj się pojawił ten arsenał nuklearny, tak, pilnować tego arsenału nuklearnego, albo, i teraz jest pytanie, czy dostaną kogoś w zamian, to znaczy czy Polska będzie w stanie ewentualnie odgrywać taką rolę w przyszłości. I teraz to, co tutaj się gdzieś te wątki pojawiały, a mianowicie
kwestia kryzysu w Rosji, to znaczy tak naprawdę ten proces, jeżeli Rosja nie zacznie, nie podejmie żadnych reform, no to najprawdopodobniej kryzys Rosji po prostu w latach 30-35 dotknie. Będzie to też związane właśnie z transformacją energetyczną. I teraz wydaje się, że rolą Polski, i to zawsze jakby gdzieś ja podkreślam, jest kwestia rozwoju dyplomacji gospodarczej, wzmocnienia republik postradzieckich, działania na rzecz tych różnych obszarów, różnych grup w Rosji, które dawania im możliwości współpracy, ale też ten wątek tutaj pozbawienia Rosji broni atomowej. To znaczy, to jest możliwe, ale w momencie, w którym powstanie zupełnie nowe partnerstwo, to znaczy, jeżeli weźmiemy, połączymy kwestię transformacji energetycznej i możliwości doprowadzenia do pokojowego bądź też przymusowego pozbawienia broni atomowej, to takie partnerstwo, znaczy założenia do tego partnerstwa zostały opracowane, to znaczy one są jakby przygotowane. W związku z tym, że w zeszłym roku, w czerwcu właśnie odbywałam pewne rozmowy z osobami, które były zaangażowane. Ostatecznie w momencie, w którym G20 w zeszłym roku, znaczy po G20 zeszłego roku, mogłam w zasadzie i panu prezydentowi, i kilku osobom w tym kraju napisać, że wojna się skończyła. Znaczna część osób tutaj czekała tak naprawdę na kontrowersywę wiosenną, ale tak naprawdę pewne ustalenia na poziomie, na dosyć wysokim szczeblu zostały ustalone. Ja sama ze swojej strony zostałam zobowiązana do przygotowania pewnego opracowania, ponieważ to, że ta wojna została wstrzymana, miało mieć tak naprawdę swój ciąg dalszy, a mianowicie miało być właśnie wytworzenie partnerstwa na rzecz rozwoju, którego celem będzie między innymi pozbawienie Rosji broni atomowej. To jest opracowane. Ja mogę tylko powiedzieć ze swojej strony, że przez ostatni rok ma to poparcie SDRS, którego zarządzie zaproponowano mi stanowisko po tych rozmowach, a to jest największe międzynarodowe środowisko naukowe zrzeszające osoby zajmujące się zrównoważonym rozwojem, które tą koncepcję po prostu stworzyły 30 lat temu, a dzisiaj ta koncepcja dominuje praktycznie na całym świecie. I teraz od roku tak naprawdę ja z mojej strony nie jestem w stanie porozmawiać z żadnym środowiskiem eksperckim ani politycznym na temat tej koncepcji. I tak naprawdę wszystko stoi, ponieważ my sobie obserwujemy działalność na Ukrainie, tak już kończę. Wszyscy się dziwią, dlaczego tam nie jest dostarczana broń, a ta decyzja po prostu zapadła w zeszłym roku w czerwcu w Szwecji, jeżeli mogę tak powiedzieć, a następnie została powtórzona na G20 wskutek działań premiera Modiego, czyli Indii. I fajnie by było, gdybyśmy faktycznie sprowadzili tę rozmowę do konkretów, ale też jakby właśnie tej perspektywy, bo czeka nas perspektywa 20-30-letnia działań na rzecz transformacji całego regionu i jak długo do tego nie dojdzie, tak długo nie będziemy w stanie odgrywać żadnej poważnej roli w tym obszarze. Dziękuję bardzo. No, ja muszę powiedzieć, nie wierzę w oddawanie broni atomowej przez Rosję w szczególności, a raczej po memorandum budapesztańskim i jego skutkach, raczej wszyscy chcą mieć broń atomową, a ci, którzy się jej pozbyli, tego głęboko żałują. Dzień dobry, jestem Stanisław Onyszkiewicz, SEA. Ja nie mam nic od siebie do powiedzenia, mam krótkie za to pytanie, może odpowiedź jest dłuższa. Jeżeli założymy na chwilę, że front utrzyma się przez dłuższy czas w takim miejscu mniej więcej jak jest, że będą przesunięcia bardzo niewielkie i w tym momencie Rosja osiągnęła militarnie tylko jeden cel, czyli połączenie z Krymem lądowe. Jaki to może mieć wpływ? Mówiliśmy dużo o rozpadzie Rosji, że to jest niemożliwe, zmiana władzy też jest bardzo, bardzo trudna, ale jakie to może mieć wpływ na nastroje w Moskwie, w Rosji i jaki to może mieć wpływ na pozycję Putina? Bo wydaje się, że Putin osiągnął bardzo niewiele, biorąc pod uwagę to, co on chciał uzyskać, jakie siły tam zgromadził, jakie były ogromne plany. Więc pytanie, czy to nie jest coś, co obniża bardzo jego pozycję? Chciałbym waszą opinię poznać. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja teraz chciałbym też dwa słowa. Mówimy tutaj o rozpadzie Rosji. Otóż istotnie w Rosji jest ta silna więź taka kulturowa, ale to wcale nie musi jakby jak takiemu rozpadowi w zasadzie przeszkodzić. W końcu pamiętajmy, jakie były losy Imperium Brytyjskiego. Weźmy Kanadę. Kanada była kulturowo pod każdym względem była związana z Wielką Brytanią. Ale okazało się, że odległość, czysto geograficzna odległość, kłopoty jednak z transportem
I to, że ta geograficzna odległość sprawiała, że interesy, że tak powiem, kanadyjskie jednak były całkiem odmienne od interesów brytyjskich, sprawiła, że w gruncie rzeczy w sposób pokojowy, aksamitny w ogóle Kanada stopniowo dostała pełną niepodległość. Na początku to była daleko idąca autonomia. W I wojnie światowej Kanada weszła do tej wojny jako część Imperium Brytyjskiego, ale do II wojny światowej to już weszła, że tak powiem, indywidualnie. W związku z tym to jest oczywiście perspektywa odległa. To jest perspektywa odległa, ale ten czynnik, że tak powiem, pewnej tożsamości kulturowej, myślę, że nie musi być tym, który sprawi, że właściwie tego rodzaju proces nie może mieć miejsca. Drugie moje pytanie jest następujące, bo pierwsze raczej był komentarzem, chociaż prośba o komentarz do tego komentarza. Jest następujące, mianowicie problem z Rosją jest taki, że Rosja tradycyjnie ma, że tak powiem, mentalność imperialną, że spoiwem takim w zasadzie, który poza jakąś wspólną kulturą, do jakiegoś stopnia może religią, który utrzymuje to wszystko w miejscu, to jest ta właśnie imperialna, taka mitologia imperialna. Pytanie jest, Rosja straciła tą jakby na krótki czas tą mitologię za czasów Jelcyna, na dobrą sprawę, ale teraz, szczególnie za sprawą Putina, do tego wraca. Czy w zasadzie bez przebudowania tej takiej tradycyjnej więzi w ogóle rosyjskiej, czy będzie możliwość jakby ułożenia się, jak powiem, z tą Rosją, jak długo ona tą imperialną ideologię, jak powiem, kultywuje. I trzecie pytanie dotyczy w zasadzie innego niestety chyba wariantu niż te, które zostały tutaj wymienione, a mianowicie takiego wariantu, że w Rosji, że tak powiem, przejmują władzę nacjonaliści, ale którzy tak trochę jak Atatürk i trochę tak jak generał Lebiedź chcą po prostu konsolidacji Rosji, ale jednak na bazie, że tak powiem, nie demokratycznej, tylko nawet na bazie autokratycznej, tyle tylko, że nie ekspansjonistycznej, skierowanej na modernizację wewnętrzną i konsolidację wewnętrzną. Ostatniej rzeczy, przecież to był program Putina. To był program Putina i on dlatego w ogóle napadł na Gruzję, że mu nie wyszedł ten program, no, najzwyczajniej w świecie. Jeśli Państwo pozwolicie, ja niestety będę musiał za kwadrans wyjść, bo mam taką jedną konferencję Onetu o 19.30, w której muszę wziąć udział, więc mimo, że młodszy, to będę pierwszy. No błagam Cię, za moment, ja już planuję 50 z moją żoną, to znaczy 2 50 razem, setkę. Zacznę od tego, o czym Pan mówił. Tak, walka frakcji jest, tylko że te frakcje się nie różnią w podejściu do polityki zagranicznej. To jest ta wielka iluzja, którą przerabialiśmy za czasów resetu polsko-rosyjskiego, kiedy polskiego MSZ-u stawiało na Dmitrija Miedwiediewa. Tak jakby Dmitrij Miedwiediew się różnił zasadniczo od Władimira Putina. Już pomijam, że Dmitrij Miedwiediew ma co najmniej niejasną przeszłość i to przeświadczenie, że on to na pewno nie jest ze służb, jest, powiedziałbym, cokolwiek naiwne. Więc zgoda, frakcje się różnią, tylko że my nie wiemy, czym się różnią, bo żebyśmy wiedzieli, czym się różnią, to musielibyśmy być Szwajcarami albo Brytyjczykami, to wtedy mielibyśmy wgląd w przepływy finansowe pomiędzy spółkami, które do nich należą i wtedy wiemy, że ta frakcja trzyma z tamtą frakcją, dlatego że Baszkorniewć otrzymał koncesję, której nie otrzymał Gazpromniewć na przykład. I to jest różnica między frakcjami. W pewnym momencie pan się zastanawiał nad tym, jaka jest ta granica. No to jest oczywiście bardzo istotne pytanie. W gruncie rzeczy część pytania pana ministra jest jakby z tym związana, bo profesor Roman Becker to bardzo ładnie kiedyś ujął to pytanie, spytał, czy Rosjanie są imperialistami nostalgicznymi, funkcjonalnymi czy mesjanistycznymi.
nostalgicznymi, czyli tylko chodzi o to, że po prostu nie są w stanie się pożegnać ze wspomnieniami z młodości, funkcjonalnymi, czyli że to im służy po prostu ogłupianiu społeczeństwa, czy, i to jest opcja najgorsza, mesjanistycznymi, czyli że im naprawdę odbiło i są gotowi popełnić rozszerzone samobójstwo. No ja bym powiedział, że to pierwsze wymieszane z drugim bez trzeciego. I to jest bardzo dobra wiadomość. Tam rzeczywiście nie widać imperializmu mesjanistycznego, chociaż Putin oczywiście udaje i chwilami sprawia wrażenie, prawda? Ale mam wrażenie, że to jest wtórne w stosunku do tych dwóch pierwszych. I kolejna sprawa, ja w pełni podzielam pańską opinię co do tych traktatów. One były absolutnie nie do przyjęcia. Obydwa były w gruncie rzeczy tylko po to zaproponowane, żebyśmy my je musieli odrzucić, bo musieliby upaść na głowę, żeby zaproponować takie traktaty, zakładając, że my w ogóle podejmiemy rozmowę, prawda? No bo to jeden traktat to była propozycja dla NATO, drugi dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast ja nie powiedziałem, że my mamy zrezygnować z mówienia, że Ukrainie należą się wszystkie terytoria. Ja, jakby, wie pan, jako były dyplomata, to ja naprawdę często mówiłem rzeczy, w które nie wierzyłem. Więc oczywiście, że trzeba to mówić. Chodzi o to, żebyśmy tylko w mojej opinii w każdym razie, żebyśmy rozmawiając z Zachodem, nie rozmawiali z nimi na tematy, które są przegrane, bo to nie ma sensu po prostu. Lepiej mieć wpływ na coś, co jest realne, niż nie mieć wpływu na coś, co tak czy tak jest, nie jest nierealne. Co do pani uwagi, to może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem. Ja nie powiedziałem, że ja mówię o elicie. Nie o inteligencji. To są dwie różne grupy, zresztą w Polsce chyba też. Chociaż z pretensjami wzajemnymi do bycia jednym i drugim, a to tak chyba nie do końca jest, prawda? Więc tutaj jest kwestia jakby definicji. Ja mówię o elicie władzy, nie mówię o inteligencji. Rosyjska inteligencja, Hieronim znają znacznie lepiej ode mnie, bo jakbyście państwo kiedyś chcieli zrobić sekcję muzyczną Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, to Hieronim jest w stanie o operze opowiadać długo i pięknie. Ja nie jestem aż tak kulturalny. No ale to, ta inteligencja istnieje, tak. Tego nie ma nic do powiedzenia. Zresztą mogę państwu powiedzieć jako pewną taką anegdotę. Ja mam taką znajomą rosyjską dziennikarkę, która mieszka już oczywiście na emigracji. Z pani pod 70 i jeszcze jak była w Petersburgu, zadałem jej pytanie, jak się jej teraz mieszka w tych realiach wojennych już wówczas. Ona mówi, wspaniale, zaczęłam z mężem chodzić za rękę na spacer, jak w czasach, kiedy byliśmy najbardziej zakochani, bo tylko ze sobą już możemy rozmawiać, bo nie ufamy sąsiadom, przyjaciołom i nawet rodzinie też już nie ufamy. I to jest, wiecie państwo, taki typowy smutek i ironia rosyjskiego inteligenta, który jest bardzo samotny. I ja absolutnie, będąc twardo antyrosyjski, nigdy nie powiem, że należy ignorować tych ludzi, tyle że bez żadnych złudzeń. Oni nie mają nic do gadania. Oni są bywszyje ludzi, jak to się mówi w Rosji. To są bywszyje ludzi. To są ludzie kompletnie bez znaczenia. Strasznie smutne, ale to jest ta wielka iluzja. Ja pamiętam, jak ja pracowałem w ambasadzie w Moskwie, przyjeżdżali ci jacyś intelektualiści polscy, niektórzy zresztą do dzisiaj wpływowi, którzy spotykali się z jakimiś ludźmi, którzy już wówczas byli emerytami od 10 lat. I oni się spotykali z nimi i jeszcze nas w wydziale politycznym pouczali, że to są ważni ludzie. Oni byli nobody po prostu, nie mieli na nic wpływu. Tylko przetłumaczenie tego tym wielkim, ważnym ludziom, którzy zawsze wiedzą lepiej i gdzie im tam będzie ktoś z wydziału politycznego ich briefował. No przecież oni lepiej wiedzą. Co do tej broni jądrowej, proszę pani, Rosja jest mocarstwem jądrowym, pozostanie mocarstwem jądrowym. Nikt nie będzie Rosji, no bo niby jak, to znaczy co, przyjdą i powiedzą, ach, musicie oddać, bo jak nie, to na was nałożymy reparacje. No to pokażą pani jeden środkowy palec albo środkowy palec w obu dłoniach. I to się od tego się zaczyna, na tym się kończy. Rosja mocarstwem jądrowym pozostanie. Ona oczywiście najprawdopodobniej nie ma tylu głowic, ile twierdzi, że ma, bo ale ma nadal, ale nadal, nawet jeżeli założyć, że 1/3, no to jest drugim mocarstwem jądrowym i nic się w tym zakresie nie zmieni i nikt nie będzie próbował zmienić, zresztą nie ma jak.
Tak, tak, zresztą jakby, także to jakby, no to jest no-go area. Co do nastrojów, pańskie pytanie, no wie pan, to jest million dollar question. Jak ja bym znał odpowiedź taką na Zicher, to ja szczerze powiedziawszy bym panu nie udzielił, bo to byłaby tak cenna wiedza, żebym ją gdzieś sprzedał za dobre pieniądze. Odpowiedź na pańskie pytanie wymaga tego, żeby znać odpowiedź, ilu Rosjan popiera wojnę. Problem polega na tym, że sondaże, lewady, mówią nam, że no, na początku 80, teraz 70%. Ale sondaże, lewady nam mówią, że 50% ludzi nie udziela odpowiedzi na pytanie. I to jest moja ładowarka. Aha, dobrze, już myślałem, że kolega pakuje sobie ładowarkę. Przepraszam. I teraz problem. Czy możemy założyć, że 50% nieodpowiadających na pytanie jest przeciwna wojnie? No bo na logikę, gdyby byli za, to mogliby odpowiedzieć na pytanie. Brak odpowiedzi na pytanie pracowni badań opinii publicznej w Rosji raczej wskazuje, boję się udzielić odpowiedzi, a nie boję się, jeżeli jestem za. No więc jeżeli by tak było, to moglibyśmy założyć, że połowa nie udziela odpowiedzi, a z tej drugiej połowy, która udziela, 30% jest przeciwne wojnie, z czego wynika, że większość jest przeciwna wojnie, ale to jest jakby pierwszy element odpowiedzi na pańskie pytanie, a drugi element, propaganda jest w stanie z ludzi zrobić zombie. A jak ktoś nie wierzy, to proponuję przyjrzeć się fanatykom PiSu, ale też nie ukrywam fanatykom niektórym Platformy Obywatelskiej spod znaku silnych razem i zobaczyć brainwash, który mają jedni i drudzy w sytuacji, w której, umówmy się, nadal mają tylko kliknąć trzeba w pilocie, żeby mieć tą drugą informację. Okazuje się, że to jest nie do pokonania intelektualnie dla ludzi, a w Rosji nie mają tego wyboru. I to jest jakby, i to jest drugi element, więc ja nie znam odpowiedzi na pańskie pytanie, mówiąc krótko, ale jakby, no to jest bardzo dobre pytanie, tyle powiem. Na pytanie pana ministra, ja przepraszam, ale ja po prostu zawsze będę pana tytułował ministrem i za zasługi i z szacunku. No mam nadzieję, że pan nie ma nic przeciwko, ale to... No nie, och, teraz ostatnio to ja już nie wiem. No ale w tym kontekście na pewno nie, ale to są pytania, które Hieronim sobie tutaj szeptem zastrzegał, że on chce odpowiadać. Więc no, skoro sobie zastrzegał, to ja oddaję mikrofon. Ja po tobie, bo też muszę niestety wyjść równo o siódmej. Tylko króciuteńko. Do tego, co mówiłeś na końcu, jedna rzecz ważna, mianowicie bardzo niepokojąca jest jedna informacja, że poparcie dla wojny jest paradoksalnie najwyższe w Moskwie i Petersburgu. I to oznacza, że realne rosyjskie elity są z tej wojny, ale nie tylko. Nie tylko. Generalnie ta część szeroko rozumianej rosyjskiej elity wpływu jest na razie z tej wojny zadowolona. Jeśli idzie o granice, to jest druga rzecz. Oczywiście, że tutaj pełna zgoda z Witoldem, że musimy mówić, że nie akceptujemy zmiany granic. Musimy mieć świadomość, że najprawdopodobniej wojna zostanie zamrożona, czy przejdzie w fazę wojny o niskiej bardzo intensywności przy granicy zbliżonej do obecnej. Ja bym nie był aż tak przekonany o tym, że Amerykanie nie chcieli pokonania Rosji, że Amerykanie chcieli zmiany władzy w Rosji. Uważali przez długi czas, że zdobycie Krymu spowoduje upadek Putina i dlatego pchali Ukraińców do zdobycia Krymu. Że cała ofensywa ukraińska, cały pomysł ukraiński na ofensywę, to było pójście na południe, co w dużej mierze było z punktu widzenia wojskowego dość samobójcze, bo było wiadomo, że tam Rosjanie na nich czekają. Natomiast był nacisk, żeby właśnie poprzez ofensywę ukraińską na Krym zmienić władzę w Rosji. Okazało się w pewnym momencie, że to jest mit, więc upadło. I ta ostatnia rzecz, jeszcze tutaj wrócę, bo to jest dość kluczowa sprawa. W moim przekonaniu
z mojej znajomości Rosjan, Rosji z tego czasu intensywniejsze niż w ostatnich latach, wynikało, że Putin przyszedł do władzy z programem modernizacji. Ja pamiętam, jak on mi powiedział kiedyś, że gdyby nie rewolucja bolszewicka, to wy byście po mody i te trendy przyjeżdżali do Petersburga, a nie do Nowego Jorku. On tak myślał. I okazało się, że cały pomysł na modernizację szlak trafił. I z braku modernizacji zaczął się imperializm, a nie odwrotnie. Rosja nie ma potencjału modernizacyjnego i ma go coraz mniej w wyniku upaństwowienia i w wyniku petryfikacji takiej elity władzy, która jest głęboko skorumpowana. Nie wiem, czy dotknąłem wszystkich spraw jeszcze uzupełniająco, ale mam nadzieję, że to ja, tak. Proszę Państwa, tylko powiem, że wrócił w Rosji pewien dowcip modny mniej więcej 15 lat temu, mianowicie, że jak już nic nie wyjdzie, żadna Noworosja, to się zjednoczy Rosja, Abchazja i Osetia. I nie wiem, czy Państwo wiecie, jak się będzie nazywać to nowe państwo. Od Abchazji Ab, od Osetii Oś, od Rosji Ruś. Abas Ruś. Proszę Państwa, to może jeszcze kilka słów. Nie, to pan jeszcze, panie tak, profesorze. Nie, ja już króciutko. Tutaj pan ambasador mówił o tej modernizacji. No, jest rzeczą to słuszną, ponieważ nowy panteon przecież Putin wprowadzał i ten panteon to był Stołypin, Witte, Aleksander III. Zrobiono plebiscyt i maszyna wyrzuciła Stalina, którego trzeba było zasłonić Aleksandrem Newskim. No taka to była modernizacja. Problem Kanada i Wielka Brytania. No jest pewna zasadnicza różnica. Model gospodarczy ZSRR był skonstruowany tak, że są to gospodarki komplementarne, wzajemnie się uzupełniające, nie konkurujące z sobą i wzajemnie sobie potrzebne. I dlatego w ramach dawnego ZSRR one są skazane na kolaborację, zwłaszcza jak zamknięte są rynki zewnętrzne dla nich. I to zwiększa jakby szanse na przetrwanie tego. Pani tu ruszyła problem postrzegania Ukraina, Białoruś, nawet pani w tym momencie tu powiedziała dwa słowa o Polsce. No ja spotykałem ludzi, tysiące przedstawicieli rosyjskich elit politycznych, od czarnosycińców do nihilistów. I prawdę mówiąc, ani jednego poważnego polityka nie spotkałem, który by Polskę uważał za część Rosji. Nawet pojęcie prowincjańskiego kraju im nie przechodziło przez gardło. Natomiast jeżeli już mowa o czynniku atomowym, to teraz ja się posłużę taką anegdotą. Jest taki polityk, wpływowy bardzo, który kiedyś był czołowym demokratą i jako zastępca Wadima Bakatina reformował KGB. Dziwnym przypadkiem był to rodzony wnuk Wiaczesława Mołotowa, Wiaczesław Niekonow, twórca idei Fundacji Ruski Mir. Otóż ja go pamiętam sprzed 45 lat, kiedy nam wtedy jako wychowany w Waszyngtonie tłumaczył potrzeby rozbrojenia i wzajemnego zrozumienia, aż wreszcie przy kolejnej butelce koniaku zapytali go koledzy, mówią: Sława, a gdybyś tak mógł teraz, po całym tym wykładzie rozbrojeniowym, nacisnąć guzik, mając świadomość, że możesz bez groźby odwetu nanieści jadierny udar pasztatom. A on się tak rozmarzył i powiedział: ach, dajcie mnie etu knopku. Przypominam, że to był człowiek, który rozbrajał potem Rosję, takie rozbrojenie. Inteligencja i elity. Proszę Państwa, nie wolno ciągle posługiwać się mitem wyrżnięcia całej elity i całej inteligencji. Po pierwsze, 100 lat, jakie minęło od rewolucji, wystarczyło parokrotnie na reprodukcję. Rosyjska inteligencja właśnie jest tym podobna do polskiej, że ma nieco inny rodowód i inne zadania, niż miało to miejsce w Europie, zwłaszcza zachodniej. Raznoczyńcy, zmediatyzowana drobna szlachta, dzieci kupieckie z awansu i tak dalej. Ogromna część tej elity pozostała, aczkolwiek proporcjonalnie, tak jak inne warstwy społeczne, poniosła gigantyczne straty, po prostu dlatego, że większym przeciwnikiem
potencjalnym i wymyślonym dla reżimu stalinowskiego była czerwona inteligencja. Dlatego czystka w armii dotyczyła czerwonych komandirów, a najbliższym doradcą na pierwszym etapie wojny był marszałek Szapośnikow, pułkownik sztabu generalnego i kolega Wrangla. No na miłość boską, to jest zasadnicza różnica przecież. Jeszcze takie dwa może małe szczegóły. A może nawet, żeby Państwa nie zanudzać, taki kończący naszą debatę, przynajmniej z mojej strony, problem podstawowy. Pan minister ujął to tak. To jest ten problem z Rosją, czyli problemy z jej imperializmem. Czy ona się może tego wyzbyć? Tu nasuwa się to porównanie właśnie z Wielką Brytanią. Proszę Państwa, ale jest znowu podstawowa różnica w procesie rozwojowym. Otóż Wielka Brytania budowała swoje imperium, aż doszła do idei imperialnej jako najwyższej formy rozwicia swojej idei państwowej. Rosja jako państwo moskiewskie zbudowała swoją państwowość na zasadzie odwróconego procesu od idei imperialnej do budowy tego państwa, które mamy przed rewolucją październikową. Spoiwem była idea imperialna. Testament Kality, zbieranie ziem ruskich, prawo do wszystkich ziem, gdzie kiedyśkolwiek stanął Rosjanin i tak dalej, i tak dalej. Te fenomenalne zupełnie wygibasy legistów i knižników moskowskich, żeby dowieść, że na przykład dynastia rosyjska pochodzi nie od Ruryka, tylko od Oktawiana Augusta. Dlaczego? Po pierwsze są lepsi od Habsburgów, bo oni są prawdziwi cesarze. Ale był jeszcze jeden szczegół, o którym my Polacy zapominamy, a właśnie myśmy powinni pamiętać. Jak się nazywał ten rzekomy, domniemany, nieistniejący brat Oktawiana, który był praszczurem Iwana Groźnego? On się nazywał Prus, bo to była ekspektatywa od razu na Prusy, strefę niemiecką i całą strefę bałtycką. Nic przypadkowego. Idea imperialna od ostatniej ćwierci XV wieku. Nigdy nie pochowana. W tej chwili odżywająca, zgalwanizowana w rozlicznych projektach politycznych. W tym samym dniu, czy dzień po dekrecie o włączeniu czterech nowych subiektów, prawda, czterech nowych guberni, Putin stoi pod pomnikiem tysiąclecia Rusi w Nowogrodzie i mówi tak. Mówi się, że Piotr I wybił okno do Europy i przyłączył strefę bałtycką do Rosji. To nie tak. On niczego nie przysiedlił. On wiernął. Koniec, kropka. Jak w czasach radzieckich istniał taki dowcip oparty na grze słów, na podwójnym zwłaczeniu słów, słowa mir, pokój i świat. W ramach pokojowej polityki hasło było następujące. Nam nużen mir, no żełatelno wieś. I to jest ta doktryna. Dziękuję. Proszę bardzo, ale krótko. Ad vocem odnośnie tej kwestii nuklearnej. Proszę mi wierzyć, rozmowę, którą miałam, to nie dotyczyła przyjaznej pogawędki na temat likwidacji broni atomowej Rosji. W gruncie rzeczy chodzi tak naprawdę o to, że w tym momencie, jeśli chodzi o doktrynę użycia broni atomowej, to mają tylko i wyłącznie Rosja. To znaczy ona jasno daje do zrozumienia, że jeżeli jakikolwiek kraj zaatakuje Rosję, użyje broni atomowej, dlatego tak bardzo ryzykowna była jakakolwiek prowokacja ze strony państw natowskich, no bo automatycznie jakby użycie broni atomowej tutaj było na nasze terytorium rzeczą pewną. I tak więc na ten moment państwa zachodnie, ale nie tylko, bo są też inne państwa, no po pierwsze nie mają żadnej doktryny użycia broni atomowej, nawet w kwestiach samoobrony.
I w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby wytworzyć, znaczy stworzyć organizację, ponieważ takiej doktryny nie ma też w ramach ONZ-u. I jakby to całe partnerstwo, które ja proponuję, to jest tak naprawdę polega na tym, że chodzi o wytworzenie doktryny, która umożliwiałaby prawo do użycia, prawo do zbiorowej samoobrony, w tym użycia broni atomowej w momencie w obronie państwa, które jest pozbawione broni atomowej przez państwa, które taką broń posiadają. Czyli w momencie, kiedy na przykład Ukraina, Polska czy jakikolwiek inny kraj, który jest pozbawiony broni atomowej, jest zaatakowany przez państwo agresora, które taką broń posiada, bez względu czy zostanie użyta broń konwencjonalna czy broń atomowa, to z wyprzedzeniem można użyć broni atomowej w formie samoobrony. Czyli pytanie tak naprawdę i to, co żeśmy omawiali, to jest pytanie takie, gdzie ta wojna trzecia się ma odbyć, czy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czy nad Moskwą. Więc nie mówię o przyjaznej płogawęce na temat przyszłości tego, w jaki sposób Rosja ewentualnie miałaby mieć pozbawiona tej broni atomowej, tylko pytanie jest, jak skonstruować formę prawną międzynarodową i nową organizację, bo ona jest niezbędna, żeby coś takiego wypracować i tym ja się zobowiązałam, że to opracuję i to jest, tak jak mówię, to jest opracowane i czeka, żeby dać zielone światło na wypracowanie takiej doktryny i jakby takiej perspektywy. Czy to kiedykolwiek zadziała i czy to jakby ochroni Polskę i poprawi polski interes, to jest jakby inna kwestia. Na ten moment takiej doktryny w ogóle nie ma i dlatego jakby tutaj jest, no chociaż jakby taka prośba, żeby w ogóle zacząć tego typu dyskusję i debatę też w Polsce. Dziękuję bardzo. Nie, więc doktryna nuklearnego odstraszania w NATO jest, mają to inne kraje, a jeśli chodzi o ten schemat, o którym pani mówi, to jest dokładnie traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Formalnie rzecz biorąc, każdy kraj, kraje, które nie są krajami jądrowymi w tym traktacie, mają gwarancję, że jeżeli zostaną napadnięte, to kraje, które tą broń jądrową mają, odpowiedzą odpowiednio na ten atak. Jak to funkcjonuje w praktyce, tośmy widzieli na przykładzie Ukrainy. W związku z tym myślę, że to możemy, to niestety, ale to po prostu się tak nie uda. Natomiast jeżeli już kończąc nasze, to ja chciałbym po prostu powiedzieć, że jeśli chodzi o granice Rosji, no to jest taka znana rozmowa Putina z małym chłopcem. Putin się go spytał, gdzie są granice Rosji. On mówi, jak to gdzie? Mówi, no na ciśnienie Beringa. On mówi, nie. Rosja się nigdzie nie kończy. No więc właśnie, zresztą w Polsce jest od dawna znane powiedzenie, z kim Rosja graniczy, z kim chce. I to jest to wielkie zagrożenie, które nad nami wisi. Nie rozwiązaliśmy wszystkich problemów, ale myślę, że warto było jednak temu tematowi poświęcić sporo czasu. Będziemy pewnie do tego wracać, bo się sytuacja na pewno będzie jakoś rozwijać. Bardzo dziękuję panie profesorze za przyjście tutaj do nas. Chciałbym podziękować także panu redaktorowi Juroszowi, którego już nie ma, ale to podziękowanie mu się publiczne tutaj należy. No i w takim razie dziękuję bardzo za przyjście i do następnego razu. Dziękuję bardzo.